Serce lasu, przygoda trzecia. W karczmie tego wieczoru panuje półmrok. Jeden z pomocników karczmarza bierze trochę drwa i próbuje dorzucić do kominka, ale bajarz tylko przecząco kręci głową. Nie, to nie na dzisiejszą opowieść. Dzisiaj musi panować półmrok. Powoli zasiada w bujaku, spogląda w ogień i rozpoczyna, mówiąc: nasi bohaterowie w nocy, w środku ciemnej nocy, dotarli do rezydencji stojącej samotnie pośrodku lasu. Zaczynało zbierać się na burzę. W oddali było słychać grzmoty. Z pomiędzy grzmotów czasem dochodził ich dźwięk rogu bojowego, lekko zawodzącego i odbijającego się echem od drzew naokoło. Bohaterowie weszli na teren rezydencji w środku lasu, a dźwięk rogu zaczął być przetykany dźwiękami żelastwa, uderzeń mieczy o tarcze i toporów, pokrzykiwania, ryków i bolesnego zawodzenia w ciemności. Wydawałoby się wszędzie naokoło nich. Przeniknięci tym wszystkim, szukając schronienia, podeszli do drzwi rezydencji, zastanawiając się, czy to światło, które widzieli w niej wcześniej, dalej tam jest, czy może im się przywidziało. Henry przyglądnął się z uwagą klamce, która bogato zdobiona, metalowa, rzeźbiona, miała wyryty jakiś symbol. Wydaje się, że to chyba jakieś godło szlacheckiego rodu. Popatrzył się po pozostałych. Tamci byli raczej nieporuszeni. Fajeczka grzebał w swojej torbie, cały czas spoglądając z lekkim uśmieszkiem na półtorej buteleczki, która tam została. Henry, przekazuję ci inicjatywę. Henry podchodzi ostrożnie do tej bramy, do tej klamki i ogląda ją z niemałym lękiem, ale po chwili odwraca się w stronę tych dźwięków całych, tych strasznych, groźnych dźwięków, odgłosów jakiejś bitwy, zbliżenia się być może zwierząt ludzi i stwierdza, że jednak bardziej ryzykowne jest zaczekanie i to jest zwlekanie, więc chwyta klapkę i używa jej. To jest taka klamka, żeby otworzyć drzwi, tak? Jest klamka do otwarcia drzwi, jest właśnie kołatka do drzwi też. Chwyta kołatkę i uderza nią trzykrotnie. Głuchy dźwięk kołatki roznosi się po okolicy, po twardych, podwójnych, dębowych odrzwiach, do których podeszli bohaterowie. Ale ze środka domu nie dochodzi żaden dźwięk, tylko cisza i echo kołatania. Musimy chyba nikogo nie ma. Im szybciej, tym lepiej. Nawet jeśli ten budynek wydaje nam się podejrzany, to prawdopodobnie jest bezpieczniejszy. Mówiąc to, przekłada dłoń na klamkę i naciska klamkę. I popycha drzwi, żeby spróbować je otworzyć. Pozostali patrzą się w ciszy. Może z przerażeniem, może z zastanowieniem na poczynania Henry'ego. A Henry nieporuszony ciągnie drzwi, które otwierają się ze zgrzytem, ale zdają się znacznie lepiej chodzić, niż mógłby to sugerować ich stary wygląd. Powoli otwierają się i w środku widać jedynie ciemność dużego pomieszczenia, rozświetloną lekko blaskiem pochodni. W blasku pochodni widać dużą salę i zaraz naprzeciwko zarys schodów idących do góry. Pochodnia nie oświetla zbyt wiele, ledwie kilka metrów do przodu. Wchodźcie za drzwi, zamkniemy je i wtedy się tu rozejrzymy. Możemy też poszukać kuchni, można byłoby coś przyrządzić, jakąś strawę. Tak, ale na początku zareglujmy jakoś te drzwi, nie wiem, może znajdziemy tu jakiś klucz albo jakąś sztabę, którą można ją zastawić. Ja wchodzę. Ja tak usuwam się, żeby pozostali też mogli przejść. Po czym ja też wchodzę i rozglądam się za czymś, czym można te drzwi faktycznie zaryglować. Okej, za tobą wchodzi też Młoteczek oraz Peregrinus, a na końcu zamykają drzwi Henry. Widzicie, że drzwi wyposażone są w dwie grube zasuwy. Jedną na takim wyższym poziomie, jedną na niższym. Oraz w drzwiach tkwi klucz, który pozwala zamknąć je na dość ładnie zdobiony i wydaje się kosztowny zamek. Dobrze. Zamykam na początku zasuwy, starając się, patrząc, czy nie są zbyt zardywiałe, popychając je, jeśli trzeba, to mocniej. Chodzą bez problemu. Widać, że wydaje się, że ktoś je oliwił. Dom może być zamieszkany. No dobra, trudno. Abyś wskazywała światło na górze. Może warto by tam się przejść, zobaczyć. Dobra, sprawdź to. Kto tam jest. I przekręcam klucz. Jak wchodziliśmy, czy jakieś drzwi były po bokach, po lewej czy po prawej, czy po prostu tylko schody na wprost? Mam widzenie w ciemności. Na razie... A, masz widzenie w ciemności, dobrze. To z widzenia ciemności widzisz, że na wprost drzwi znajdują się właśnie takie schody wiodące do góry i to pomieszczenie jest bardzo wysokie. Schody wychodzą na taki balkonik, który znajduje się na górze pomieszczenia. Jakby wzdłuż lewej i prawej ściany taki balkonik w kształcie litery U i te schody wiodą na środek tego balkonu. Ze sklepienia wychodzą też cztery kolumny, z podłogi wychodzą też cztery kolumny, które wspierają ten balkonik, a z lewej i z prawej strony od wejścia widać na końcach po jednej parze drzwi. To co, czego szukamy? Właściciela. Widzieliśmy, że ktoś był na górze. Fajnie by było na początku porozmawiać z tym kimś, przeprosić go za najście i ponegocjować trochę możliwość noclegu tutaj. Czy pytanie do mistrza gry. Czy pamiętamy, czy wiemy dokładnie, z której strony było to okno, z którego widzieliśmy światło? W stosunku do wejścia? Wydaje się, że okno było z lewej strony. W stosunku do wejścia na piętrze. Czyli co? Schody i w lewo. Tak. Chodźmy. Silny. Mówię ruszając. Idziesz w kierunku schodów i słyszysz głos Młoteczka. Henry... A może rozejrzyjmy się tutaj, bo nie wiem, czy rozmowa z właścicielem rezydencji w środku lasu, tak od razu, może zobaczmy, czy w ogóle ten właściciel nadaje się do rozmowy. Co masz na myśli? Nie wydaje ci się podejrzane, że jest tutaj taka rezydencja w środku lasu, o której nikt nie słyszał? Znaczy, ja nie jestem miejscowy, no ale Peregrinus też tego, co mówił, i Henry też, że nic o tym nie słyszeliście. Wiemy, że właściciel tutaj jest. I nie chcemy jest go zdenerwować. Jest niebezpiecznie naokoło. No okej. Rozumiesz, no, jeśli będziemy się pałętać po jego domu i nawet się do niego nie zgłosimy, żeby zapytać, czy można, to będzie dla nas bardziej zły, niż gdybyśmy, po prostu... Nawet go naszli, ale przynajmniej to z nim uzgodnili. No jak uważacie? No chyba, że kryjemy się tutaj gdzieś w jakimś kącie albo w piwnicy i udajemy, że nas tutaj nie ma. Co wy o tym myślicie? Tak, dziwne to jest, że światło zgasło, kiedy się pojawiliśmy. Dziwne to jest, że te wrota były otwarte z kluczem w drzwiach, że nie były zamknięte. Ja wolałbym się rozejrzeć, zobaczyć, co tu się dzieje i myślę, że pomieszczenie, w którym jeszcze niedawno było światło, byłoby dobrym miejscem, żeby zacząć. Na pewno tam są największe szanse, że trafimy na właściciela. Dobra. Kto idzie ze mną? Możemy się podzielić jakoś na grupę. Ja idę do właściciela. Na górę. Ja chciałbym tylko spojrzeć pod schody, czy coś tam jest. Dobra, zaglądasz pod schody, ale nie widzisz za bardzo nic więcej, widzisz tylko hol, ale zauważasz, że na ścianach, gdy podszedłeś bliżej, widzisz różnego rodzaju obrazy wyglądające na bardzo, bardzo stare. Nie są przykryte kurzem, jedynie może taką delikatną warstwą, maksymalnie kilkudniową, i przedstawiają jakąś rodzinę. W takim centralnym punkcie znajduje się obraz, na którym widać mężczyznę około 30-40, kobietę, którą trzyma za rękę i tak ona się lekko wspiera na jego ramieniu, a niżej dwójkę dzieci, chłopczyka i dziewczynkę. Obrazy są podpisane, od razu mówię, że nie umiem czytać, ale czy są podpisane? Są podpisane, ale raczej widzisz po prostu już na pierwszy rzut oka, że to jest po prostu podpis twórcy tego obrazu. W takim razie nic ciekawego. I na dole mówiłeś, że jeszcze jest ta drzwi tam na końcu po lewej i po prawej. Dokładnie. Okej. Nie, myślę, że możemy iść na górę. Patrząc na to, jak czysto jest w tym domu, stwierdziłem, że wyczyszczę buty, więc Zimny podchodzi do jakiegoś miejsca, gdzie może zostawić kawałki błota, strzepnąć je i tam jakimkolwiek narzędziem, które jest w pobliżu, może jakąś gałązką, która się zaplątała gdzieś tam w jego ubranie, próbuję wyczyścić trochę buty, żeby nie nanieść błota do mieszkania właściciela, który tak bardzo ceni porządek. Dobra, dobra, wyczyściłeś buty. Widząc to, Peregrinus też zaczyna czyścić buty. Może się okrzyknijmy? Ja wiem, ja bym się nie rozdzielał. Ja idę z wami, mówi Peregrinus. Dobrze, więc chodźmy wszyscy razem. Widzicie, że Eckhel znacznie umilkł, tak jakby kompletnie nie budziła ta sytuacja jego zaufania. Ale rzeczywiście też uważam, że to jest najlepsze pomieszczenie, żeby się udać. Więc wchodzicie powoli po drewnianych, starych stopniach do góry, schod po schodzie. I znajdziecie się na samej górze, widzicie tutaj ścianę, tak, taki balkonik drewniany, około 3 metrów szerokości, idący w lewo i w prawo. I widać, że gdy się rozglądacie, to Niziołek widzi, jako że ma właśnie widzenie w ciemności, że zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, na końcach, na lewej i na prawej ścianie, widać po 2 pary drzwi, wiodących prawdopodobnie do jakichś pomieszczeń. Ale co ciekawe, widzisz też kilka donic z kwiatami, które wyraźnie są żywe i rosną sobie w rogach tego balkoniku. Na pewno ktoś tu jest. Miałeś rację, zawołajmy. Przepraszam! Rozlega się po pomieszczeniu okrzyk Zimnego. Przepraszamy za najście! Wyczekująco zawiesił głos. Jakby co, ja bym szedł w stronę tych drzwi, że jak skręcimy w lewo, czyli tak? Na lewo od wyjścia. Jak skręcimy w lewo, no to te drugie drzwi, czyli pewnie tam powinno być okno na logiczny sposób. Okej. Zimny kieruje się za Fajeczką. Eckhel, ty też tam idziesz z nimi? Ja, tak jak mówiłem, ja idę, szukam tego pomieszczenia z oknem, prawda? Także... Dobra. No w takim razie udajecie się tam wszyscy i widzicie przed sobą ładnie zdobione, dębowe drzwi, dość ciężkie, otwierające się do środka. I idący na przedzie tutaj Eckhel naciska klamkę, ale drzwi się nie otwierają. Są zamknięte. Oho. Chyba tak ktoś nie chce z nami rozmawiać i wciąż tam jest. Trudno. Wiesz, że tu jesteśmy? Skoro nas jeszcze nie zabił, to pewnie nas tu akceptuje. Mówi bez przekonania Zimny. No to co? Szukamy sobie łóżek, szukamy kuchni. Rzućcie sobie na percepcję. Dobrze. plusy jakieś, nie? Niziołek, masz plus 20, bo masz widzenie w ciemności. Okej, no Fajeczka, mimo że widzisz dobrze w ciemnościach, to niestety nic ci się nie udało dostrzec. Zimny i Znajda. Słuchajcie, wydaje wam się, coś się poruszyło na końcu balkoniku za jednym z kwiatów. Na końcu tego balkoniku, na którym my jesteśmy, tak? Tak. Mhm. Bo jak to jest daleko? To jest jakieś 5 metrów od was. Dobra. Balkonik dochodzi do ściany budynku i tam stoi taki wielki kwiat w rogu. Szybkim krokiem Zimny idzie w tamtą stronę, wyglądając, starając się jakby wyciągnąć głowę tak, żeby najpierw zobaczyć, a później zostać zobaczony. Albo ja też się ja patrzę za Zimnym, a jednocześnie stukam w te drzwi, które zostaliśmy zamknięte. Mając nadzieję, że ktoś jednak może odpowie ze środka. Mhm, dobra, to tak, Zimny, podchodzisz tam, ale nic nie widzisz. Nic tam nie ma, po prostu ściana i stojący w rogu kwiatek. Może to jakiś wiatr poruszył liśćmi. Może ci się tylko zdawało. Eckhel, ty pukasz w te drzwi, ale odpowiada ci tylko głuchy stukot. Nic więcej. Masz na myśli, w sensie coś zastukało? Stukot drzwi pod twoim pukaniem. A ta roślina, przy której zauważyliśmy ruch, to tak właściwie co to jest? To jest taki duży doniczkowy kwiatek, o którego nazwy oczywiście nie znam, ale wygląda jak takie małe drzewko z dużymi liśćmi. To mogę rzucić, czy znam? Możesz rzucić w Google, czy ja znam. Dobra. W każdym razie nic nietypowego, tak? Nic nietypowego, to jest taki jeden z takich roślin ozdobnych, tak? Taki przypominający drzewko, roślina ozdobna z dużymi liśćmi. Zapomniałem sobie zapisać nazwy. Dobra, słuchajcie. Dobrze by było, żebyśmy, ponieważ no, nie mamy uzgodnionego tego, że można tu zostać, żebyśmy w jednym miejscu, nie przeszkadzając nikomu, się zebrali i tylko i wyłącznie w tym pomieszczeniu, w którym wybierzemy, żebyśmy... Dobra, wy sobie wybierzcie, ja pójdę szukać kuchni. Zrobię coś do jedzenia. Może to być kuchnia na przykład. Jeśli macie coś, jakieś składniki, to mogę je wykorzystać. Ja mam trochę mięsa, mówi Młoteczek. Ktoś jakieś zioła? Ja nic nie mam, niestety. Ale rzeczywiście poszukajmy kuchni. Coś mówiłeś, Znajda? Jakieś tam zioła mam. Mam też jeszcze jakieś racje żywnościowe. Może coś z tego... Nie, jak mamy jakieś surowe mięso, suszone mięso? To można zawsze jakąś zupę zrobić. Gulasz. Też może być. Dobra, ja wracam się na dół. Po drodze chciałbym tylko sprawdzić te drugie drzwi, co były po lewej. Ja też chciałem właśnie sprawdzić te drugie drzwi. Co za nimi, żeby ich nie zostawiać. Dobra, no to w takim razie widzicie, że Młoteczek z Peregrinusem też idą razem z wami, ale zdecydowali się zostać przy drzwiach. I Peregrinus wyciąga swoje posłanie, rozkłada je na ziemi, siada na nim. Młoteczek siada naprzeciwko, wyciąga łuk i zaczyna się mu wyraźnie przyglądać, tak jakby chciał coś tam jeszcze poprawić. Tak patrzy na ten łuk, patrzy na Henry'ego, który właśnie tam też przechodzi, patrzy na ten łuk, znowu patrzy na Henry'ego. Na pewno nie umie strzelać. I coś tam zaczyna grzebać przy tym łuku. Ale w międzyczasie, idąc w stronę dołu, otwieracie drugie drzwi, które nie są zamknięte. Naciskacie klamkę i drzwi otwierają się do środka. I widzicie przed sobą pomieszczenie, które można by nazwać klasyczną sypialnią, z podwójnym łóżkiem z baldachimem, z dużą szafą w rogu, regalikiem, lustrem, oknem. Gdyby nie to, że tutaj stoi drugie podwójne łóżko, które wydaje się wyraźnie do tego pomieszczenia nie pasować. Tak jak no, rzucone jest po prostu na środku pomieszczenia, tak żeby tylko się zmieściło. Usuwał część mebli. I to łóżko zdaje się wręcz być na środku tego pomieszczenia. Wygląda jakby tutaj też ktoś niedawno bytował, czy... Wszystko jest lekko zakurzone. Nie jest to jakaś stara warstwa kurzu. Raczej lekka. Powiedzmy tygodniowa, dwutygodniowa. No to mamy miejsce do spania ewentualnego. Idę na dół. No cóż. Źle by było nie skorzystać. Jeszcze raz, ile jest tych łóżek? Dwa podwójne, z czego to z baldakinem jest przy ścianie i jeszcze jedno podwójne pośrodku pokoju. Dobra, wysokie. Jest tam jeszcze jakaś szafa i regał z lustrem. Ja wejrzę do tej szafy może. Ja tak przechodzę się do tego regału z lustrem, tak krótko spoglądam na siebie. No, spoglądasz na siebie, widzisz swoje odbicie, rzuć sobie na spostrzegawczość. Dobra. Już tutaj. Spostrzegawczość. Masz na myśli percepcję, tak? Tak. To ja sobie dodam 1 PS za szczęście. Dobra. Słuchaj, patrzysz w lustro i w lustrze oprócz twojej postury, twojej twarzy rzuca ci się w oczy obraz znajdujący się za tobą, przedstawiający jakiegoś starszego mężczyznę z taką bujną brodą. I wydaje ci się, że jego oczy błysnęły, popatrzyły się na ciebie. Gdy się nagle z przerażeniem obracasz, nie, musiało ci się zdawać. No portret jak portret. Ale zaniepokojony mimo wszystko, bo to już jest drugi taki przypadek, kiedy jest coś niepokojącego. Podchodzę do Znajdy i tak szepczę mu do ucha, żeby nie budzić paniki w pozostałych. Ej, słuchaj, ty się znasz na dziwnych zjawiskach, prawda? Mniej więcej. Jak myślisz, jakie są szanse, że coś jest z tym domem nie tak? Nie wiem, nigdy nie widziałem takiego domu. Dobra, może po prostu to złudzenie, ale... Nie czuję się tu zbyt swobodnie i mam wrażenie, że dziwne rzeczy się tu dzieją. To poruszenie tam wśród roślin, a teraz tak jakby, nie wiem, błyśnięcie w portrecie. Nie, myślę, że to ciemność i ogólnie sytuacja zagrożenia jakoś tak tam nie wpływają, ale nie daje mi to spokoju. Pochodnie migoczącego mógł się odbić w czymś. Tak. Jesteśmy zmęczeni, no, panikujesz nie wiadomo z jakich powodów. Odpocznijmy, poczekajmy do rana i spróbujmy odnaleźć drogę i ustalić, gdzie jesteśmy. Mówi to Eckhel, który właśnie przeglądał szafę, którą otworzył i do niej zajrzał i zauważył, że w szafie powieszone są dziewczęce sukienki, takie na taką małą dziewczynkę. Na dziecko, tak? Może już wchodzące w taki wiek 12-13 lat. Ale mimo, że one są tak schludnie powieszone na boku, ktoś je przesunął na maksa po prostu w jedną stronę, tak że one są mocno ściaśnione i obok na wieszakach powieszone są chłopięce ubrania. W szafie upchnięto też inne rzeczy, tak jakby ktoś tutaj do tej szafy dopchał ubrania i przedmioty na siłę. Byle tylko się zmieściły. A jakie przedmioty poza ubraniami tam? Jakieś skarpetki, obuwie, już dość staromodne. A i tak poza łóżkami, tą szafą i regałem z lustrem, tak? Nic, i obrazem? I obrazem nic więcej tutaj nie ma żadnych miejsc. Na podłodze jest jeszcze dywan, są takie dwie szafeczki przy tym podwójnym łóżku z obu stron, takie nocne komódki, no i jest okno. To bym zajrzał jeszcze do tych komódek, czy tam coś jest. Dobra, to w takim razie podchodzisz jeszcze do jednej z tych komórek. Czy reszta z was chce gdzieś zajrzeć? Tutaj też zaglądał Młoteczek, ty tutaj też... Ja poszedłem już na dół, ja już poszedłem na dół. A ty już poszedłeś, tak? Dobra. Tak, ja tylko włożyłem głowę i poszedłem dalej. A, okej. Henry, ty też jeszcze chcesz tutaj gdzieś zajrzeć? Nie, ale niekoniecznie chcę gonić Fajeczkę, więc tak okay. Po prostu przejadę dłonią po jednym z łóżek, sprawdzając, czy jest miękkie i ogólnie padając dotykiem. Dobra, to tak, ty otwierasz tą szafeczkę, Eckhel, i znajdujesz w niej laleczkę. Słuchaj, ładna taka laleczka z takiej brązowej włókniny, z takimi niciami jaśniejszego koloru udającymi włosy, z guzikami zamiast oczu i wyszyta buźka, uśmiech. Taka już no, wydaje się mocno wiekowa. No, takich już wiesz, że teraz raczej już takich nie robią, ale laleczka. Nic więcej w tej szafce nie ma. No to zamykam. Zastanawiam się, że można by się rozejrzeć po innych pomieszczeniach. Dosyć dziwne jest to, że te dwa łóżka tak tutaj zrzucili do jednego pokoju. Może rozwiązanie tej zagadki będzie właśnie w którymś z innych pomieszczeń. Może po prostu je zabrali z jakiegoś innego. I nagle z dołu słyszycie: zamawiam to z baldachimem. Ty, Henry, pod swoim dotykiem czujesz, że ta pościel na łóżku i ta, która tam leży, jest taka lekko, jest szorstka i lekko stwardniała. Tak jakby może z brudu, który tutaj już osiadł przez te wszystkie lata? Ciężko powiedzieć. Czyli z jednej strony jest czysto, ktoś to czyści regularnie, ale z drugiej strony ktoś nie używał tego łóżka przez jakiś czas. Może. Naszy brwi, zimny, i spogląda, zastyga bez ruchu, co się w połowie kładzenia tego łóżka, i spogląda w stronę portretu. Ale tak po prostu. Masz wrażenie, że portret spogląda w twoją stronę, ale mrugasz i nie, musiał cię zdawać. Zabieram rękę z łóżka i prostuję się i szykuję się do wyjścia. Dobra. Przejdę na chwilę do Fajeczki. Fajeczka, słuchaj, ty schodzisz po schodach razem z Peregrinusem i z Młoteczkiem, i którzy się rozkładają, tak jak mówiłem. Idziesz spokojnie przez ten duży korytarz. Patrząc od strony wejścia, bym poszedł w te drzwi po lewej. Tak. Otwierasz te drzwi. I słuchaj, te drzwi są znacznie, te drzwi są dalej ładnie wykonane, ale gdy je otwierasz, trafiasz do korytarza, który biegnie z lewej strony na prawą. I naprzeciwko siebie widzisz od razu dwie pary wąskich, znacznie tańszych i gorzej wykonanych drzwi. Wchodzisz do tego pomieszczenia, opierając się całkowicie na swoim widzeniu w ciemności. Do tego korytarza, tak. Patrzysz w lewo, widzisz na końcu korytarzyka kolejne takie tanie drzwi, ale podwójne. Patrząc dalej w prawo, widzisz jeszcze kawałek dalej kolejne drzwi, ale idące, patrząc wzdłuż korytarza, w lewo. Czyli naprzeciwko drzwi, w którymi wszedłeś, są trzy pary prostych, pojedynczych drzwi, a po lewej stronie są proste, podwójne drzwi. Tak jest. No cóż... Te trzy pary są względnie blisko siebie. To w takim razie poszedłbym te, które są najdalej po prawej, i od tych zaczął. Dobra, słuchaj. Idziesz na tą stronę, powoli korytarzem, i słyszysz nagle jakiś tam, że ktoś krzyknął, słuchaj. Z którego miejsca? Z tego, gdzie był Młoteczek i Peregrinus. Cofam się do drzwi. Cofasz się do drzwi, patrzysz przez nie. Widzisz, że Peregrinus stoi z zapaloną pochodnią, a Młoteczek siedzi i trzyma palec w gębie. Ale się kurwa skaleczyłem! Lepiej uważaj sobie z tym nożykiem. A, bo wydawało mi się, że coś się tam poruszyło, a to chyba Peregrinus pochodnie wyciągał. Kręcąc głową wracam do tych samych drzwi, co chciałem iść wcześniej. Słuchaj, idziesz spokojnie tym korytarzem, otwierasz te drzwi z lewej strony, są otwarte. Wchodzisz do pomieszczenia i widzisz, że jest to pomieszczenie, które jest takim miksem czyjejś sali z trofeami, zbrojowni, pomieszczenia gospodarczego. Na ścianach wiszą głowy zwierzyny, dzików, jeleni, widać też jakieś lisie futra rozwieszone, a pod ścianą widać taki dużą lancę, którą można używać, taką kopię do polowania na dziki z takim poprzecznym wrębem. Oprócz tego widać dwa miecze dość ładnie zdobione, bardzo ciężkie. Obok widać dwa stanowiska na kusze, ale tylko jedną kuszę niestety. Czy coś się błyszczy poza zdobieniami tych mieczy? Coś się ładnie błyszczy, że tak powiem. Rozglądasz się po tym pomieszczeniu. Czy coś się jeszcze tam błyszczy? Ładnie błyszczy. Ładnie błyszczy. Złoto, srebro. Wiesz co, nie, widzisz tylko jakieś drewniane koziki, które są tam porozrzucane z boku. I właściwie nic za bardzo więcej. Ale widzisz jeszcze drzwi. Na początku ci umknęły. Są trochę schowane pomiędzy tymi trofeami. Idą w prawą stronę. Na prawo od wejścia, tak? Tak. A co mi tam? Idę do nich. Otwieram. Spróbuję je otworzyć. Słuchaj, otwierasz. To są takie proste drewniane drzwi. Wręcz kawałek takiej deski połączonej. Otwierasz je i trafiasz... Nie ma tutaj podłogi, jest tylko taka klepana ziemia. Widać, że to już jest jakby trochę za terenem posiadłości, bardziej taka przybudówka do tej posiadłości. Jest tutaj pełno porąbanych pni drewna. Jakby ktoś sobie przyszykował po prostu drewno do palenia, a pod ścianą stoją cztery ślicznie naostrzone, pięknie zadbane, dwuręczne siekiery. Ciekawe. Wróciłbym się i kolejne drzwi, które tym razem będą te środkowe, czyli pierwsze po prawej. Dobra, to ja teraz wracam do Eckhela i do Henry'ego. Słuchajcie, słyszycie ten krzyk na zewnątrz, z dołu. Wyszliście szybko z pomieszczenia, szybkim krokiem, ale słyszycie, jak Młoteczek się tłumaczy, że po prostu skaleczył się w palec, bo coś się poruszyło, a to na pewno Peregrinus. Czy na tym balkonie tutaj, bo my poszliśmy na lewo, tak? Tak. Tu są jeszcze jakieś drzwi po tej stronie, czy tylko po przeciwnej? Tylko po przeciwnej. Mhm. To ja bym poszedł sprawdzić, co tam jest po przeciwnej stronie. Dobra. Henry? Pójdę za Znajdą, nie chcę go zostawiać samego. Mimo wszystko niepokoi mnie bardzo sytuacja w tym domu. I dobrze. Kładę rękę na pułapie. Dobrze. Okej, to w takim razie podchodzicie do pierwszego pomieszczenia. Otwieracie drzwi, są otwarte. Rzućcie sobie obaj na percepcję. Słuchajcie, słyszycie, że skrzypnęła podłoga. Tak dość mocno, jakby pod czyimś butem. W tym pokoju, tak? Właściwie nie. Tak jakby trochę z lewej, trochę za wami. To odwracam się w tamtą stronę. Patrzycie znowu w tamtą stronę. No widzisz kwiatka. To jest ten sam kwiatek? Nie, to nie jest ten sam kwiatek. To jest inny kwiatek, tego samego gatunku. Świetnie. Chyba się nie opędzimy tutaj od... A ten kwiatek tam był wcześniej? W każdym narożniku były, jak opisywał. Był. Na końcach. I to chyba fikusy. Chyba, możliwe. Nie wiem. Możliwe. Chodzi o takie duże i mięsiste, jak byliście, co? Ładnie. Zaglądam do tego pomieszczenia, skoro drzwi były otwarte. Otwierasz drzwi do pomieszczenia i widzisz, że w tym pomieszczeniu znajduje się duże, podwójne łóżko z baldachimem, tak jak w poprzednim. Znajdują się dwie szafy. Znajduje się toaletka. Znajduje się znowu obraz na ścianie, przedstawiający tą parę, którą już tutaj Młoteczek widział na dole. Widzisz też, że jest taki na szafie w rogu leży taki kapelusz położony na niej. Na szafeczce nocnej obok łóżka widać biżuterię i perfumy, które leżą na niej. Kobiece zdecydowanie. I oprócz tego widzisz szczotkę do włosów leżącą na toaletce. I widzisz, że na podłodze, wystając lekko z podłóżka, leży jakaś kartka papieru. Podnoszę ją. Wydaje się dość stara, wręcz bardzo stara. Widać na niej pismo wypisane ręcznie atramentem. Sama kartka wydaje się, że obluzowała się i wypadła z jakiejś księgi, może z jakiegoś dziennika, może z czegoś innego. Chowam ją na razie. Mhm. Zaglądam jeszcze tu do tych szaf. Zakładam, że znajdę tam znowuż ubrania. Znajdziesz te ubrania takie kobiece i męskie, nieupchnięte. Po prostu normalne ubrania kobiece i męskie należące do dorosłych ludzi. Prawdopodobnie właśnie tak w takim wieku, w sile wieku, tak? Ale zakładam, że też takie odstające wyglądem od naszych czasów. Tak, odstające wyglądem od waszych czasów, zdecydowanie. I czekaj, jeszcze chwilkę. Nie, to tak, to tyle. Tak, tyle. Henry, jak chcesz coś robić, to w międzyczasie to też tak. Bo to jest się zastanawia. Tak, jest również okno w tym pomieszczeniu, wychodzące na drugą stronę budynku niż tamte poprzednie okna. Dobrze, więc spieszam się do tego okna i chcę sobie poobserwować okolice, zobaczyć, co się zmieniło, czy może jacyś zwierzę ludzie podchodzą pod ten dom, albo... Słuchaj, otwierasz to okno i widzisz przed sobą duży, gęsty ogród, bardzo duży, wygrodzony, wygradzający sporą część. Widzisz, że część drzew w ogrodzie została zrąbana. Dość duża część. Ale też ktoś zasadził nowe drzewa. Bardzo młode, tak? Tak. Daleko, za ogrodzeniem, słyszysz jakieś dźwięki, ale dochodzą do ciebie jakby były przytłumione. Trochę może jakby ktoś puszczał kasetę w przyspieszonym tempie i są w jakiś dziwny sposób zakłócone. Bardzo mi się to nie podoba. Chyba wrócę do Peregrinusa. Mówię tak głośno, żeby Znajda usłyszał. Chyba wrócę do Peregrinusa i Młoteczka. Nie ma co się włóczyć tutaj dłużej. Przeczekajmy to mną stąd. Czy ty umiesz czytać? Nie. Ale Peregrinus umie. O, to może coś nam powie, co tutaj na tej kartce jest zapisanego. Dobra, tym bardziej do niej wróćmy. Ta kartka była tak jakby trochę... wystawała spod czego? Spod łóżka, tak? Tak. Wygląda jakby komuś po prostu wypadła, wiesz? Ja się schylę i zajrzę jeszcze pod to łóżko. Słuchaj, schylasz się, zaglądasz i rzeczywiście widzisz jeszcze jedną kartkę, która leży kawałek dalej, dość mocno zagłębiona pod łóżkiem. No to ją też zabieram. Okej. Gotowy? Zimny już czai się przy wyjściu, jakby chciał jak najszybciej opuścić pomieszczenie. Tak, Zimny czai się przy wyjściu, widzi jeszcze czwarte drzwi, które zostały na końcu balkonika, które wyglądają trochę inaczej niż pozostałe. O, Zajrzyjmy jeszcze tutaj, jak już jesteśmy, i wejdźmy faktycznie na dół. Śmieszne. Akurat miałem powiedzieć, żebyśmy tam akurat nie wchodzili. To chcesz, to idź na dół, ja zaraz zejdę. Mówię, podchodząc do tych drzwi. Zimny idzie za Znajdą. Bo nie zamierza go puszczać samego mimo wszystko. Słuchajcie, te drzwi wydają się grubsze niż pozostałe, ale zanim przejdę dalej, przejdę na chwilę do naszego Fajeczki. Fajeczka, słuchaj, ty wyszedłeś z tej, nazwijmy to, drewutni. Wróciłeś do tego pomieszczenia, w którym byłeś przed chwilą i zwróciłeś uwagę, że w tej delikatnej warstwie kurzu odciśnięte są buty. I to tak, jakby ktoś tutaj dość regularnie chodził do tej drewutni przez to pomieszczenie z tego korytarzyka, który znajduje się obok. To tylko taka jeszcze informacja. Wracasz na ten korytarzyk i mówiłeś, że będziesz chciał zajrzeć gdzie? Kolejne drzwi, czyli tym razem to będą te środkowe po lewej, czyli pierwsze na prawo. Słuchaj, otwierasz te drzwiczki i widzisz takie bardzo stare już posłanie, dość mocno już zakurzone, leżące na podłodze, taki siennik. Oprócz tego w pomieszczeniu widać taką malutką, skromną, ledwo zbitą skrzyneczkę i nic więcej. Szybko domyślasz się, że musiało to być jakieś pomieszczenie dla służby albo może jakaś cela, izolatka? Chciałbym zaglądać szybko do skrzyneczki. Okej, otwierasz skrzyneczkę, zaglądasz do środka. W środku znajdujesz kilka świec. Przeliczasz je szybko, 4 świece. Grzebiesz dalej i oprócz tego znajdujesz, słuchaj, drewnianego konika. Wiesz co, zabrało wszystko. Okej. 4 świece i drewniany konik, tak? Tak. Okej, i w takim razie ostatnie drzwi teraz, które będą, czyli pierwsze znowu po prawej. Okej, słuchaj, otwierasz i w tym pomieszczeniu jest bliźniacze do tamtego. I tutaj jak otwierasz skrzynkę, to znajdujesz takie bardzo stare, zniszczone, raczej słabej jakości ubrania. Znajdujesz oprócz tego jeden nóż z drewnianą rękojeścią, ale raczej słabej jakości. I widzisz, że na ziemi lekko wystaje z podłóżka kartka papieru. O, jest coś na niej nagryzmolone? Jest coś na niej nagryzmolone ręcznym pismem. Tutaj generalnie opis dokładnie taki, jak dałem Znajdzie. Podnoszę siennik. Czy jest coś więcej? Nic więcej tutaj nie ma. Okej, chciałbym się szybko wrócić do tego środkowego pomieszczenia i sprawdzić pod tamtym siennikiem. Jakby co, karteczkę też biorę. Nic tam nie znalazłeś. Dobra, to zostały mi tylko drzwi i te podwójne na końcu. Szukam tej kuchni. Dobra, słuchaj, to podchodzisz do tych drzwi, otwierasz je i już wiesz, że trafiłeś do dobrego miejsca. Otwiera się przed tobą duże pomieszczenie z piecem w rogu, dużymi drewnianymi stołami i widzisz, że na stole na środku leży urżnięta głowa jelenia. Kawałek dalej na tym blacie leży reszta ciała, którą ktoś zaczął skurować. Krew ścieka po blacie i kapie na podłogę, ale widać, że już trochę zakrzepła. Chciałem podejść do tego oskurowanego. Czy to śmierdzi zepsuciem, czy jest w miarę świeże? Do tego oskurowanego, przyglądasz się temu. Ty masz wyczulony węż, prawda? Nie, smak. To jest smak. Słuchaj, no węszysz, ale ciężko ci ocenić, jak stary jest to jeleń. Nie śmierdzi jakoś paskudnie, na pewno. Wiesz, chodzi mi o to, czy po prostu tak, nie widać pleśni tego typu. Nie widać. Rozglądam się za jakimś kotłem, czy jest może woda. Tak, widzisz, że jest kociołek. Kociołek jest pełen wody i stoi sobie z boku. Są też wiadra, tak jakby ktoś przytachał tutaj wodę, bo wszystkie wiadra są pełne takiej świeżej, czystej wody. Jeszcze mi powiesz, że pewnie jest nałożone drewno pod kociołek. Tak, drewno i leży koło kociołka i jest też pod kociołkiem. Widzisz noże, które są, słuchaj, na blacie. Przyglądasz się im i widzisz, że wszystkie są ostre. Panie, nie tego... robisz gulaszu, tylko pieczyste. A propos pieczystego, jest rożan? No, możesz poszukać. Słuchaj, widzisz, że są też drzwi do jakiegoś małego pomieszczenia z boku. Po prawej czy po lewej od wejścia? Jak wejdziesz do tego pomieszczenia, to na tej ścianie, na której są drzwi wejściowe. Nie no, biorę się za przyrządzanie i jakiejś zupki na bazie mięsa tego upolowanego jelenia i pewnie będę próbował jakąś nogę z niego urżnąć i upiec coś w tym stylu. Dobra, słuchaj, zaczynasz się brać za gotowanie, tutaj zaraz przejdę do reszty, ale mija trochę czasu, tak? Zaczynasz tam przyrządzać. Jakbym tylko mógł jedną rzecz jeszcze wykonać, po prostu krzyknąłbym do Peregrinusa albo żeby zawołał Znajdę, żeby mi przyniósł zioła. Dobra, słuchaj, jesteś tam, jesteś w tej kuchni, zaczynasz gotować, stawiasz to, rzeczywiście Peregrinus po jakimś czasie wraca z ziołami, chyba od Znajdy, razem z Młoteczkiem przychodzą do kuchni, siadają, zaczynają ci pomagać przy tym i w pewnym momencie słyszycie, jak coś uderza w drewno, po czym coś spada na ziemię. Znowu słychać, że coś jest przenoszone, stawiane i znowu jest huk uderzenia. I tutaj sobie przejdę na chwilę do Zimnego i do Znajdy. Zimny i Znajda, słuchajcie, wy idziecie w stronę tych ostatnich drzwi. Te drzwi są znacznie grubsze niż pozostałe, obite są czymś w rodzaju skóry. Przyglądacie się, widzicie, że jest to taka wyprawiona skóra jakiejś zwierzyny. Może dla wytłumienia dźwięku? Może ktoś miał takie widzimisię? Jeszcze raz, gdzie ta skóra? Drzwi obite są taką skórą, te drzwi na końcu. Te od zewnątrz, tak? Tak. Od strony balkoniku, tak? Tak. Aha, tak, widzieliście te obite skórą drzwi. Tak, i ja się pytałem, czy mają klamkę. I nie usłyszałem odpowiedzi. Te drzwi mają klamkę, to jest zwykła taka ładnie zdobiona klamka. Nawet no, mają klamkę, tak. To próbuję jej użyć. Tak, używasz klamki, drzwi są otwarte, słuchaj, otwierają się do środka. Są dość ciężkie, to są takie ciężkie, masywne drzwi. I od razu w sumie dość szybko łapiesz, że one po prostu bardzo mocno tłumią dźwięk. Te składniki, które zostały użyte do stworzenia tych drzwi, ta skóra i tak dalej, one po prostu tłumią dźwięk. Wchodzisz do pomieszczenia i widzisz, że jest to gabinet. Na środku stoi ciężkie, dębowe biurko, a po bokach całe ściany pokryte są biblioteczkami. Biblioteczkami pełnymi książek. Mhm. Wspaniale. Peregrinus będzie miał co czytać, mówi Zimny, wchodząc za to do pomieszczenia. Widzicie, że te książki mają jakieś dziwne znaki na tytule, ale niektóre z nich wyglądają jak znaki pisma, które widzieliście normalnie. A co jest na biurku? Jest oczywiście też fotel przy tym biurku, jest tam dywanik, tak, są tam jakieś małe półeczki. Na biurku widzicie sporo pustych arkuszy, czystych pergaminu, niezapisanych, już dość mocno zżółkniętych. Widzicie mapę rozwiniętą. Tak, przypiętą do rogów mapę. Oprócz tego widać kałamarz i pióro. Ale mapę czego? Mapę czego? No patrzycie i widzicie dużo narysowanych drzewek. Generalnie kojarzy wam się z mapą jakiegoś lasu. Mhm. Może tego, ale nie jesteście w stanie rozszyfrować podpisów. A co poza drzewkami tam jest zaznaczone? Poza drzewkami widać jakąś dużą plamę gdzieś w rogu. Widać jakiś czarną wieżę narysowaną. Widać jakąś wieżbę z X-em pod spodem. Wieżba z X-em brzmi jak interesujące miejsce. Widzicie tego typu rzeczy. A czy plama nie przypomina tego naszego jeziora, nad którym mieszkamy? Kształtem? Tak, przypomina to jezioro. Grzesiu, to... rzuć sobie w tym czasie na spostrzegawczość. Percepcję. Plus 20. Plus 20 teraz, tak? Dobra. Możesz mówić Łukasza, a Grzesiu niech rzuca. To w rejonie pomiędzy plamą a wierzbą rozglądam się, czy są tam zaznaczone coś innego. Niestety nie ma. Dopiero gdzieś dalej na południe zwane północą i zachód, zwany wschodem, widać rzeczywiście taką kropkę, która może oznaczać miejsce, w którym jesteście. Czyli patrząc tak, że północ jest na górze, to na północny zachód widać tą kropkę. I co ciekawe, zauważasz, że nad jeziorem zaznaczona jest tylko jedna wioska. Mhm. A co jest w miejscu, w którym teraz jest ta twierdza? No jest opuszczona. Twierdza. Jest dalej twierdza. Czyli jest ta twierdza i jedna wioska. Tak. Też przekazuję swoje spostrzeżenia Zimnemu. Myślisz, że to pokazuje tą kropkę. Myślisz, że to może być miejsce, gdzie jesteśmy? Zimny masz drzwi. Tutaj nic innego w tym lesie nie jest zaznaczone pomiędzy wierzbą a... czy w okolicy wierzby i naszego jeziora. Dobrze. I teraz bardzo chętnie bym skorzystał z mojej wiedzy, którą posiadam zarówno o tym, o Ostancie, jak i o okolicy, i przyrównał to do tego, co widzę na tej mapie. Słuchaj, generalnie mapa wygląda na bardzo przestarzało. Jest to jakaś stara mapa okolicy. Widać, że nie są na niej zaznaczone wioski. Szlaki są zaznaczone w inny sposób. Jest kilka punktów, których nie rozpoznajesz. Wielu punktów brakuje. Drzewa są zaznaczone w miejscach, w którym teraz już tych drzew nie ma. Rzeka ma inny bieg. Ta mapa jest bardzo stara, ale tak, możliwe, że to jest miejsce, w którym teraz przebywamy i... albo kiedyś było. Ostatnie słowa zabrzmiały tajemniczo. Myślę, że nawet jeżeli mapa jest przestarzała, jest tutaj jezioro i wioska, ta wierzbowica, więc nie, faktycznie widzę, że tu jest tylko jedna z trzech naszych wiosek zaznaczona, ale może to pozwoli nam ustalić, gdzie jesteśmy i pomoże ci wymyślić, gdzie musimy iść, w którą stronę, żeby wrócić do domu. Dobrze, dobrze. Henry, twój test, który zdałeś na 5 PS-ów, zauważyłeś blask światła padający przez drzwi, przez które tutaj weszliście. Odwróciłeś się w tamtą stronę, ale blask równie szybko zniknął. Nie sądzę, żeby to był Fajeczka albo któryś z naszych towarzyszy. Widziałeś to? Chyba właściciel wie, że tu jesteśmy. Ale co widziałem? Blask świecy, albo jakiegoś innego źródła światła. W każdym razie przed chwilą ktoś przyglądał się nam stojącym tutaj wewnątrz tego pomieszczenia, zza drzwi. Nic nie zauważyłem. Widzisz, że Znajda zbytnio jest poschłonięty biurkiem. On tak jeszcze przesuwa te arkusze papieru, przesuwa tą mapę i dostrzega kolejną zapisaną stronę. Podaj mi tą mapę. O, spróbuję zapamiętać, w którą stronę mamy iść, jeśli mamy wrócić do wioski. Nawet jeśli się sporo rzeczy zmieniło. I próbuję na podstawie tych punktów, które znam i które rzeczywiście są wciąż w tym samym miejscu, w którym były wówczas, kiedy wpisano tą mapę, wyznaczyć, w którym kierunku, poruszawszy się od wejścia do tej posiadłości, mamy się udać, żeby wrócić do wioski. Zapamiętujesz to i rzeczywiście wiesz, że używając tej mapy jesteś w stanie dotrzeć do wioski. Że musiałeś gdzieś pobłądzić, nawet przypominasz sobie miejsce, w którym prawdopodobnie zabłądziłeś, a To nie było to rozwidlone drzewo, o którym myślałeś. Ja natomiast patrzę, czy oprócz tej karty, którą oczywiście chowam, w tym biurku, nie wiem, czy tam nie ma jakichś szuflad, czegoś, może jeszcze coś ciekawego tu znajdę. Okej, słuchaj, znajdujesz tylko jeszcze zwinięty koc, który leży pod fotelem, tak jakby ktoś sobie nim okrywał nogi. I znajdujesz 3 kataplasty lecznicze. Te wyglądają na młodsze niż to, co tutaj widziałeś do tej pory, jakby stworzone później. Jakie katapulty? Kataplasty lecznicze. Się chyba nazywa kataplasy? No, kataplazm? Kataplazmy. Może kataplazmy, przepraszam. A co to jest? To są takie okłady lecznicze, które tam przeciwdziałają. To one są pisane w podręczniku, one tam przeciwdziałają chyba chorobom, gniciu ran i tego typu rzeczy. Okej. To zabiorę. Okej. I w takim razie myślę, że można już zostawić ten gabinet w pokoju. Dobra, to w takim razie wychodzicie z gabinetu, ja tu przechodzę do Fajeczki. Fajeczka, słuchaj, ty słyszałeś te dźwięki i byłeś w trakcie gotowania. Reagujesz jakoś na nie, czy gotujesz dalej? Gotuję dalej, pewnie ktoś tnie drzewo. Okej, jesteś nieporuszony, gotujesz dalej. Rzuć sobie na gotowanie na +30. Jej. Słuchaj, świetnie ci poszło i przyrządzasz naprawdę wyśmienite dania. W międzyczasie Znajda przyszedł do ciebie Peregrinus po zioła. Dałeś mu jakieś zioła do przyprawienia przez Fajeczkę, czy nie? Tak, dobra, okej, bo tutaj nie zapytałem o to. Także no. Wyszło ci naprawdę wyśmienite danie. Te zioła, które dał ci Znajda, dodały jeszcze takiego dodatkowego smaczku. Spróbowałeś, no po prostu palce lizać, wiele aromatów, tak jednocześnie to mięso wyszło ci bardzo miękkie, ale się nie rozgotowało, takie jest kruche, rozpuszcza się w ustach po prostu. Chciałbym sprawdzić, czy mógłbym ewentualnie odrobinkę czerwonej posoki potraktować jako sos. Czy by się dobrze komponowało? Dosłownie kilka kropel na... Możesz to potraktować tak jak czerwone wino, zużyjecie to pół... Chcę wziąć kawałeczek mięsa, skropić go delikatnie i wtedy spróbować. Robisz tak. Próbujesz, wydaje ci, że jest smaczniejsze. Okej. Czy chcesz dodać czerwoną posokę do reszty dania? Nie, tylko na swoją porcję. Dobrze. To może się dowiesz potem, co się stało. Dobra. Skończyłeś to gotować. Słyszysz jakieś szuranie. Drzwi się otwierają i zamykają. Po chwili otwierają i zamykają się drugie drzwi. Więc nie przejmujesz się, słuchaj, twoi towarzysze są pogrążeni w rozmowie. Peregrinus opowiada Młoteczkowi, jak to świetnie strzela z łuku. I spogląda łakomie na łuk, który trzyma Młoteczek. Ale Młoteczek taki nieprzekonany, tak widać, że tak się patrzy na ciebie, patrzy gdzieś tam w przestrzeń, zastanawia się, drapie. Masz jakiś problem? I chciałbym podejść jeszcze do tych nieotwartych drzwiczek małych, co mówiłeś. Podchodzisz do tych... pytasz, podchodzisz do tych drzwiczek. Bo ten Henry mnie prosił, że może za ratunek ten łuk i coś tam. Ale on na pewno za dobrze nie strzela, no. Widać, że tylko posługuje się jakąś tą buławą czy czymś takim. A to Peregrinus mi opowiada, ale Peregrinus niby nie miał w tym udziału. Ujmę to tak. Nigdy nie widziałem, żeby Henry kiedykolwiek strzelał z łuku, odkąd tu jestem. No właśnie, tego o to się martwiłem, wiesz, i tak się zastanawiam, to naprawdę dobry łuk, czy to mu dać mu ten łuk, czy nie, może mu coś innego po prostu zrobię z drewna, pewnie bardziej się ucieszy. No ale jednak on mnie uratował, no to coś bym mu w zamian za to dał, rozumiesz. To będzie tylko twoja decyzja, otwieram drzwiczki. Otwierasz drzwiczki i widzisz, że znalazłeś się, słuchaj, w raju, jesteś w spiżarni. Sufitem podwieszone są kiełbasy, szynki, słoików wypełnionych jakimiś burakami, kapustą, zaprawami, tego typu rzeczami. Czy w kuchni jest tu tak, żeby sobie usiąść w kilka osób i zjeść sobie? Tak, jak najbardziej. Jest też mięso, jedno już takie, które już się odleżało i uwędziło, inne jest jeszcze takie, że widzisz, że dopiero ktoś cię zaczął wędzić, jeszcze jest mocno surowe. Generalnie bardzo, bardzo dużo tego typu, to robię szwedzki stół. Tego typu rzeczy. Dobra. I wiesz co, jak będę miał salaterkę, to jednak naleję do niej trochę czerwonej posoki, jakby ktoś chciał. Dobra. W takim razie to są małe buteleczki, więc tutaj zużyjesz to pół jak coś. No tak, tak, do końca tą połówkę. Dobra. W takim razie przejdę do Znajdy i do Zimnego. Wyszliście z pokoju. Słyszeliście jakieś czaski na dole. I gdy wyjdziecie z pokoju, słyszycie... Ktoś puka do drzwi wejściowych. Aha. Kołatką. Schodzę w takim razie. Idę razem z Zimnym. I... Czujecie jakieś wspaniałe zapachy dochodzące z kuchni, słuchajcie. Coś tam się piecze, pichci. Po prostu taki zapach mięsiwa się rozchodzi. Słyszycie trzask kominka, ciepło rozchodzące się z drugiej strony pomieszczenia. No i podchodzicie do tych drzwi wejściowych. Zimny na początku nasłuchuje. Tam coś takie dźwięki wydaje, słuchaj, i uderza lekko pięścią w drzwi, bliżej dołu. Odrygowuję drzwi, przekręcam klucz, żeby otworzyć je i wpuszczam tą osobę. W sensie, że odsuwam te drzwi do wewnątrz na zewnątrz. One się otwierały do wewnątrz, tego do co wewnątrz. Opisywałem chyba. Otwierasz te drzwi, Znajda ci nie przeszkadza i widzisz leżącą na progu istotę, którą właśnie oświetla błysk błyskawicy i słyszysz szum deszczu na zewnątrz. Jest wielka, potężna ulewa po prostu. I widzisz baranią głowę, która spogląda na ciebie zadziwiająco ludzkimi oczami. Poniżej baraniej głowy widzisz ciało człowieka. Tutaj pocięte są takie rany jakby od ostrzy i dość obficie cieknie krew z jego klatki piersiowej. A ta istota patrzy się na ciebie i na Znajdę zadziwiająco ludzkimi oczami. Bobu. Nie mamy już miejsca, mówi Zimny. I tak widzisz, że próbuje pełznąć, jakby próbując przejść, przeczołgać się przez te drzwi. Znajda? Ja patrzę, czy ktoś tam jeszcze za nim coś jest. Nie ma nikogo więcej. Wciągnijmy go, to się przynajmniej dowiemy, co go tak porąbało. Zimny zmienia zdanie i czeka, aż istota wpełznie do pomieszczenia, po czym zamyka za nią drzwi i zarygluje. Ja podchodzę do niej i pomagam. Widzisz, że te oczy się opierają na tobie, Znajda, i tak patrzy na ciebie takimi szeroko otwartymi, okrągłymi oczami. Przyglądam się, co mu jest nie tak. A widzisz, że ma tutaj pociętą klatkę piersiową. Jeden z ciosów chyba rozorał mu żebro. Po prostu dość obficie krwawi. Nie wydaje się, żeby jakiś z narządów wewnętrznych może był mocniej uszkodzony, ale po prostu odniósł wiele takich drobniejszych ran w tej okolicy. Pękła mu też tutaj ta kość. Nie wiadomo, czy przebiła płuco, czy nie. No i no, nie jest w zbyt dobrym stanie. Co ci się stało? Co cię tak poraniło? Karły, Jakie karły? Może ma na myśli krasnoludy, podobno gdzieś niedaleko obozują. Złe karły, napadły, Okej, w którą stronę? Może nam pomogą. Mówię cicho do Znajdy. Bezpieczniej będzie z krasnoludami niż w tym dziwnym budynku. Patrzę ignoruję Zimnego i patrzę na te rany, czy jestem w stanie mu jakoś pomóc. Słuchaj, na pewno byłbyś w stanie w jakiś sposób zatrzymać krwawienie, robiąc mu jakiś prowizoryczny opatrunek. Czy to z bandaży, jeżeli takie masz, to wtedy byłby naprawdę taki pełnoprawny opatrunek, albo po prostu z jakiegoś ubrania, nawet jego ubrania, jeżeli przywiązałbyś mu tą klatkę piersiową. Na pewno pomogłoby mu to, nie wykrwawiłby się. Żebra, no to już jest większy problem. Ale może samo zatrzymanie krwawienia mogłoby pomóc, żeby przeżył. Hej, chodźcie zimne, wszyscy! Krzyczy zimne, skocz na górę do któregoś z tych pomieszczeń, przynieś jakąś, coś z szafy, jakiś kawałek ubrania. Czekaj, czekaj, jeszcze nie postanowiliśmy, że mu pomożemy. Chodźcie tu wszyscy! Krzyczę w sumie, skąd dochodzą Fajeczka, słyszysz coś takiego w momencie, gdy akurat z Peregrinusem i z Młoteczkiem zamoczyliście kawałek tego mięsiwa, które przygotowałeś. Peregrinus wziął kiełbasę, która tam była, w tym czerwonej posoce i tak już trochę nabzdyczeni, bo oni otworzyli to wino, słuchaj, które tam było w tym pomieszczeniu i już rozlali. Tak podnosicie kiełbasę i zdrowie właściciela domu, mówi Peregrinus do ciebie i do Młoteczka. Gdziekolwiek zagryza tą kiełbasę. I słyszycie, chodźcie no tutaj od Henry'ego. Jemy! Odkrzykuje ci Fajeczka. Zwierzoczłek tu jest! Biorę cokolwiek do ust i biegnę tam. Kurwa, zabij to! Ja w tym czasie, po tym jak Zimny olał moją prośbę, sam poleciałem na górę po jakieś... do któregoś z tych dwóch pokoi, gdzie w szafie były ubrania. Dobra. Po coś, żeby po prostu użyć jako bandaża. Okej, wytargałeś jedną, słuchaj, z sukien z tego pomieszczenia dla kobiet, ponieważ były najbardziej delikatne, a też taka długa tkanina mogła może na pewno ładnie się zdać na coś w rodzaju bandaży. Zbiegłeś z tym na dół. W tym czasie zdążył już przybiec Fajeczka, zanim Peregrinus i Młoteczek. Widzisz, że cała trójka jest lekko nabzdyczona, że tak się wyrażę. Ja tylko jeden kieliszczek. Podobno jakieś karły go tak poharatały. Może chodzi o te krasnoludy, o których słyszałem. Że nie do jasnej cholery to jest demoniczny byt. Zabij to, wyciągam swój sztylet i podchodzę. Śmiało. Czekaj, mówi Peregrinus. Zabij to? Czemu? Znajda? Co on ci zrobił kiedykolwiek? Jest tak samo żyjącą istotą jak i ty. No, trochę inaczej jednak. Chciałem zaprotestować. Nigdy nie słyszeliście historii? O, masz na myśli jakąś konkretną historię? Czy to pomordowane wioski, wielkie bitwy, rzezi dla niewinnych ludzi? A, myślałem, że chodzi ci o to, że niziołki są dzieckiem człowieka i zwierzę ludzi. Nie przypomina mi zwierzę człowieka, Fajeczka. Czy to powiedział Peregrinus? Tak. Widzisz, że chyba się trochę nawalił. Jak się nawalił, to nie poczuł, jak chce go gnąć w udo sztyletem. Widzisz, różne historie ludzie opowiadają, to nie znaczy, że wszystkie są prawdziwe. Rzuć sobie mówię na opatrując. Jak mocno go walniesz. Tego zwierzę. Czy jak? Nie, jak mocno. Czyli to po prostu prosty test broni, broń biała podstawowa. Tak, w tym czasie ja odpowiadam Znajdzie. Akurat jeśli chodzi o zwierzę ludzi, to mamy dość dużo doświadczenia. Czy może niekoniecznie my w naszej wiosce, ale... Plus 20. Wiadomo, że napadają, wiadomo, że są krwiożerczy, że próbują zniszczyć naszą, jakąkolwiek ludzkość, więc tutaj akurat... Słuchaj, dźgnąłeś go tym nożem, przepraszam cię na chwilę. Dźgnąłeś go tym nożem, ale odbił się od kawałka skóry. Peregrinus się tak popatrzył na ciebie i tak cię zdzielił od góry ręką, niezbyt mocno. Wybaczcie. Na chwilę. Zabijcie to. Odwracam się i wracam do kuchni i będę jadł. Słuchaj, ale nie trafił. To w takim razie kontynuujmy tutaj dialog. I tylko ja powiem, że z urażoną dumą obracam się i wracam do kuchni i mam zamiar się opychać mięsem. Dobrze, nic, to nic nigdy złego mnie nie spotkało ze strony zwierzę ludzi. Nigdy żadnych... nikt nie atakował naszej wioski. Nie mam powodu, żeby ich traktować gorzej niż ciebie, czy ciebie, mówię do pleców odchodzącego Fajeczki. Wzruszam tylko ramionami. No nie, to jest jakaś paranoja. Przecież zwierzę ludzie mordują ludzi praktycznie gromadami, napadają i nie mają żadnej litości i generalnie tak to dziadostwo trzeba wyplenić, albo oni zabiją nas. Oni na pewno nie okazali mi żadnej litości. Mówisz, że on, jak go tutaj nie zabijemy zaraz, to mówisz, że on nas tutaj zaraz powyżyna? Tak, obstawiam. Jeśli tylko będziesz w stanie utrzymać broń i zdobędzie jakąś broń. Tak samo mogę o ludziach powiedzieć, że ludzie mordują, porywają, gwałcą i plądrują. I czy to oznacza, że powinienem latać i zabijać wszystkich ludzi, jakich spotkam na swojej drodze? Nie, zdecydowanie mylisz tutaj w ogóle. Ludzie zupełnie inaczej się zachowują niż zwierzę. Ludzie, jeśli cokolwiek próbują zrobić złego, to z zemsty albo dla zagarnięcia jakichś dóbr. Zwierzę ludzie po prostu chcą niszczyć. No to widzisz, moje doświadczenia zarówno z ludźmi, jak i zwierzę-ludźmi widać są zupełnie inne niż twoje. Masz jakieś doświadczenia ze zwierzę-ludźmi? Gdziekolwiek się nie obrócę, wszyscy ludzie mówią to samo. Zwierzę-ludzie po prostu mordują i czerpią z tego niesamowitą przyjemność. Tak czy siak, nasza wioska nigdy nie doświadczyła takich problemów. A co ludzie mówią, którzy przyjeżdżają z nie wiadomo kąd, to już mniejsze jest moje zmartwienie, żeby im ufać, niż to, co widzę na swoje oczy. Jest na twojej głowie spoczywa odpowiedzialność za to, co zrobi ten zwierzę-człowiek, ale ja się trzymam od niego z daleka. Pozostawiam to bez komentarza. Kończę opatrywać. Widzisz, że Peregrinus tak przyklęknął, wyciągnął coś za pazuchy. Słuchaj, mam jeszcze jeden bandaż. Może się przyda. Podaję ci. Opatrz go. Dzięki. Porządny. Też używam. Dziękuję. Słyszysz i widzisz, że on tak... Stało? Karły ścinały drzewa. Źle. Kozły broni drzewa. Karły złe. Okej, czyli zaatakował krasnoludy dlatego, że ścinały sobie drzewa. Pewnie z jakimś tam oddziałem, no ale krasnoludy się obroniły. Krasnoludy, zemsta, źle. Zemsta? Za co? Zwierzoludzie broni drzewa. Be. Pomyśl o tym w ten sposób. Dla nich ten las to jest ich dom. I jakbyś się zachowywał, kiedy ktoś przyszedłby i zaczął rąbać albo podpalać twoją chatę i naszą wioskę? Zupełnie nie wiem, dlaczego te zwierzoludzie, dlaczego oni to coś uważa swój las za bardziej swój niż nasz. Co urodziliście, tak samo jak oni, urodziliśmy się w tym lesie i mamy takie samo prawa do drzew jak oni. Ale... A te krasnoludy przyjechały nie wiadomo skąd. My też nic nie wiemy, kim one są i zaczęły z tego wyrzynać las. Dlaczego mówisz, że to właśnie oni, skoro nic o nich nie wiesz, mają tutaj rację? Zakładasz tylko, że zwierzę ludzie to są źli, dlatego na pewno oni tutaj zawinili. Zwierzę ludzie napadają gromadami wszelkie istoty myślące i próbują zniszczyć ich cywilizację. Gdziekolwiek bym się nie obrócił, od kogokolwiek bym nie słyszał wieści, tak właśnie jest. I prawdopodobnie ten oddział zwierzoludzi, do którego należy ten właśnie osobnik, ma na sumieniu wiele ludzkich istnień, spalił wiele wiosek, napadał podróżnych i innych. Zimny, powiedz mi, gdzie ty podróżowałeś? Ile wiosek odwiedziłeś? Ile razy spotkałeś się z tymi napadami, pogromami, albo widziałeś ich skutki? No, a to jest pytanie do mistrza gry. No. No, w sensie... Myślałem, że to zaimprowizujesz. Znaczy nie chcę tego ustalać na siłę, bo ostatnio jak próbowałem, to mówiłeś, że jednak coś innego było ustalone, więc... Na chwilkę mi urwało dźwięk, czy mógłbyś powtórzyć? Dobra, w sensie, że nie chcę improwizować. Nie myślisz zapisywać. Nie chcę improwizować, bo ostatnio była jakaś właśnie sytuacja związana też z napadami zwierząt ludzi, która, żeby ustalenia były inne i założenia, którymi się rządziła wioska, były inne niż to, co wtedy powiedziałem, więc dlatego pytam. Wasza wioska, żadna z wiosek i z dwóch sił od wielu lat, wielu, nie była napadnięta przez zwierzę ludzi. Dobra. Słyszałeś, że przez zwierzę ludzi byli napadani na przykład jacyś kupcy podróżujący albo coś tego typu. I stąd te twoje opinie, które tutaj wysnuwałeś. Tak. Natomiast wasze wioski nie były. Tak, pytanie było ile? Czy mogę powiedzieć jakąś liczbę w stylu, nie wiem, 25 kupców? Tak, no ale no, podejrzewam, że tego nie liczyłeś, prawda? To po prostu na przestrzeni lat było ileś takich napadów, o których słyszałeś. Ile z nich to był ten sam napad? Ile z nich było zmyślonych? To już jest inna kwestia, prawda? Ty się spotkałeś po prostu z tą opinią wielokrotnie. Odkąd pracuję jako zwiadowca, kilkadziesiąt razy zostali napadnięci różni podróżni i kupcy zmierzający do naszej wioski albo powracający z niej. Kupcy zawsze mają teorię, dlaczego to oni są tacy biedni i jak to ciulają, ledwo żyją grosz do grosza, nie mają za co zjeść. Widzę, że o nich się aż tak nie troszczysz tak od tego zwierzę człowieka. O nich i o ich rodziny. Mnie zarzucasz, że ja się nie troszczę? Każdego z nich, jakbym spotkał na szlaku tak rannego, tak samo bym pomógł im, jak i jemu. Dlaczego to jemu właśnie mam odmówić pomocy? Bo są to stworzenia wybaczone przez chaos. Tak samo jak takiego rodzaju bestie i demony chaosu, którym też się nie pomaga. Tak samo przyjechałby do wioski, do nas łowca czarownic czy inny tego typu osobnik i za samo znamie, które ma na twarzy, mógłbym chcieć mnie spalić, bo przecież skąd mam takie znamie i że to jest znak chaosu. Tylko że w twoich czynach nie objawia się chaos w najczystszej postaci, podczas gdy zwierzę ludzie mają na sumieniu naprawdę wiele ludzkich istnień dla samej swojej przyjemności. Powiedz mi, ilu spotkałeś zwierzę ludzi w swoim życiu? Miałem to szczęście, że ich unikam raczej. Bo zadziwia mnie, jak silne masz opinie na ten temat, jacy oni są i co oni robią. Zbieram wiedzę. Wielu niebezpieczeństw nie spotkałem i wielu niebezpieczeństw uniknąłem, dlatego że o nich wiedziałem wcześniej. Właśnie po to jest wiedza, którą zdobywam, żeby móc chronić siebie samego przed takimi właśnie zjawiskami. Korzystam z wiedzy ludzi, którzy doświadczyli nieszczęścia, żeby tego nieszczęścia uniknąć. Więc co byś zrobił? Zabiłbyś go? Tu i teraz? Bezbronnego, ledwo żywego, proszącego o pomoc? Nie. Zostawiłbym go na zewnątrz. Po prostu trzymałbym się z dala od zwierzę ludzi. I nie zaufałbym nigdy takiemu osobnikowi. Jak na kogoś, kto powołuje się na wiedzę i intelekt, to masz bardzo ograniczony punkt widzenia. To jest argument już uderzający, że tak powiem, w osobę, a nie rzeczowy. I to twoja prywatna opinia. Wielu niebezpieczeństw pomogłem uniknąć ludziom i sam uniknąłem dzięki mojej wiedzy. Widzisz, że w tym czasie Znajda skończył opatrywać tego zwierzoludzia, łącznie z Peregrinusem. Owinęli mu tą klatkę piersiową tymi bandażami. I zwierzoludź wydaje się, że ma się już lepiej, krew nie wypływa z niego takimi strugami. Leży i chyba stracił przytomność. Tylko że jest chwila ciszy i obaj myślcie nad tym, co powiedzieć. Każdy z was może sobie przetestować teraz percepcję na +20. Ja też? Ty jesteś w kuchni, słuchaj. Ty jesteś w kuchni i możesz sobie też przetestować percepcję na +20. Ja tego nie będę przerzucał. 100. Słuchaj, wydaje ci się... Zacznę od Henry'ego. Henry, słuchaj. Słyszysz ze swojej... Stoisz przodem do drzwi. Ze swojej lewej strony słyszysz trzask kominka palącego się drewna i delikatne skrzypienie bujaka. Spoglądam w tamtą stronę. A drzwi są zamknięte. Chodzi ci o te drzwi, co nie widzieliśmy, nie sprawdzaliśmy jeszcze, tak? Na dole. Tak, tak. Fajeczka, ty... Wydawało ci się, że coś mignęło w rogu, ale to chyba po prostu był blask jednego ze szkieł, w których pijecie wino, które właśnie Młoteczek rozlał gęstą strugą. To już chyba drugi czy trzeci kieliszek. Dawno nie piłeś wina. Ja nie piję w takim tempie jak on. Eckhel, słuchaj. Wydaje ci się, że słyszałeś beczenie jakiegoś zwierzęcia, które dochodzi do ciebie z piętra. Czyżby zwierzoczłek miał jakiś towarzyszy? Zimny wystawia tak głowę, żeby wstrzymać rozmowę. Patrzy, marszcząc brwi na drzwi, z których usłyszał ten odgłos i podbiega w tamtą stronę, żeby jeszcze czym prędzej otworzyć i zobaczyć, co tam jest w środku. Słuchaj, podbiegasz w stronę tych drzwi. Znajda, czy ty chcesz coś jeszcze zadeklarować w momencie, gdy on to robi? Ja myślę, że ja pójdę na górę. Dobra. Podbiegasz w stronę tych drzwi. Słuchaj, otwierasz je z rozpędu i widzisz w pomieszczeniu, że to jest bardzo duże pomieszczenie. Ono zajmuje całe skrzydło domu, czyli to jest przestrzeń taka jak tam tych dwóch pokoi razem wziętych. I widzisz, że z prawej strony znajduje się taki długi stół jadalny, naokoło którego są pięknie zdobione krzesła. Całe ściany, w ogóle pomieszczenie jest bardzo wysokie, całe ściany są ozdobione herbami i obrazami. Z lewej strony, pod samą ścianą, znajduje się palący się bardzo duży kominek, który po prostu tętni ciepłem, które uderza od ciebie, aż ci się robi przyjemnie. Naprzeciwko kominka jest okrągły dywan, na którym wyrzeźbiony jest jakiś herb. Na dywanie jest coś w rodzaju takiej skórzanej kanapy, coś tego typu, po prostu takie miejsce do siedzenia. Raczej się tego nie widuje, ponieważ ludzi zazwyczaj nie stać na takie coś. Widzisz, że to jest taki komfort, że ktoś tam może usiąść, położyć się, rozłożyć. Na prawo od tego, czyli naprzeciwko kominka po prawej stronie, znajduje się bujak, który lekko skrzypi, porusza się do przodu i do tyłu i widzisz, że ktoś w nim siedzi. Ktoś, kto opatulony jest w takie stare już ubrania. Długa koszula, już mocno zżółknięta. Długie, proste spodnie, które wydaje się, że wiszą na tej osobie, tak samo jak ta koszula. Buty wystające tylko spod tych spodni i dłoń, niby kościana wręcz, obleczona tylko skórą, niczym taką warstwą, wiesz, ościelającą te kości, ze zczerniałymi palcami i paznokciami. Postawiony kołnierzyk, trochę włosów białych, tutaj spływających po boku, przodem do ognia delikatnie buja się w bujaku i wydaje się, że nie reaguje na to, że wpadłeś do pomieszczenia. Przepraszam najmocniej. pan jest właścicielem tego domu. Tak mówię niepewnie pan, bo mam wrażenie, że to jest mężczyzna bardziej niż kobieta. Mówisz do tego cienia, ty słuchaj Znajda, biegasz po schodach i słyszysz, jak Zimny mówi to do kogoś takim niepewnym głosem. Z dołu. Ty wbiegasz do góry i rzuć sobie na percepcję na 0. Tak, teraz siadło. Słuchaj, widzisz postać, która jest powita w taki niby... Wydaje się, że to jest jakby płócienny worek, który ktoś wyciął na górze i na dole. Taka po prostu jednolita płachta, która robi za ubranie. Mocno opalone dolne i górne kończyny. I widzisz, jak sylwetka tego typu, migocząc siwymi włosami spływającymi do połowy pleców, niknie za jednym z kwiatków, które stoją w rogu. I kompletnie znika. Podchodzę do tego kwiatka. Przyglądam się. On stoi przy samej ścianie. Stoi przy samej ścianie i widzisz przez moment jakby poblask światła, który pada, ale jednak nie. Jednak jest tam ciemno. Jednak tylko ta pochodnia, którą trzymasz, delikatnie oświeca róg pomieszczenia za tym kwiatkiem. Próbuję go trochę odsunąć. Zaczynasz odsuwać ten kwiatek, ale nie da się. On jest jakby przytwierdzony do ziemi. A jeszcze tam nie oglądam, czy obmacuję ścianę tam, gdzie ta postać Słuchaj, tak znikła za kwiatkiem. Oglądasz, obmacujesz ścianę, tak dotykasz i w pewnym momencie rzeczywiście coś trafiłeś. Słuchaj, naciskasz, ściana rozstępuje się i widzisz wymierzoną w siebie kuszę. Widzisz starszego mężczyznę z taką pobliźnioną twarzą, mocno ogorzałą, ma przeoraną twarz przez pół. Tutaj zamiast oka widnieje tylko czarny oczodół, który wpatruje się w ciebie, trzymając palec na spuście kuszy, delikatnie pokazuje ci, żebyś wszedł do środka. Wchodzę. Widzisz, że uderzył w coś łokciem i ściana zasuwa się za tobą. Zimny. Wszedłeś do tego pomieszczenia. Powiedziałeś to, co powiedziałeś, ale postać w bujaku jest nieporuszona. Patrzy się tylko smętnie w ogień, przynajmniej tak ci się wydaje, i delikatnie się buja. Z lewej strony widzisz stoliczek, na którym jest fajka i tytoń. Bierze fajkę, odpala i zaczyna powoli palić. Dobra, zerkam przez ramię, czy Fajeczka i pozostali biegną za mną, czy w ogóle jakoś reagują, czy coś robią, bo nie chcę, żeby tutaj Peregrinus zajęty jest zwierzoczłekiem, który leży na ziemi i tak widocznie zastanawia się, w jaki sposób pomóc. Fajeczka wraz z Młoteczkiem poszedł do kuchni, dyrektować się dalej ucztą. Znajda właśnie wmaszerował po schodach na górę. Zacznie się za czymś rozglądając. Jesteś sam. Wchodzę do pomieszczenia. Czy jest jakiś fotel naprzeciwko tego fotela, bujaka, na którym siedzi? On siedzi naprzeciwko kominka, ale po lewej stronie znajduje się właśnie ta taka, powiedzmy, kanapa, tak? Takie skórzane siedzisko dla kilku osób, które skierowane jest w stronę ognia. Okej, podchodzę tam powoli i tak pojednawczo staram się mówić. Przepraszamy za to najście, po prostu musieliśmy się tu schronić, ścigali nas świeży ludzie. Słuchaj, podchodzisz tam, siadasz na tej kanapie, zaczynasz mówić i nagle widzisz, jak głowa tak lekko nienaturalnie obraca się jak na zawiasach i spogląda na ciebie i widzisz puste oczodoły, zwieńczone tylko takimi czarnymi, zaschniętymi gałkami ocznymi. Płaty brązowej skóry zwieńczające twarz, ta skóra odpadła w kilku miejscach. Włosy, takie plamy wyłysiałe, takie jak u trupa, jakby zwieńczały jakąś czaszkę. Odłażąca skóra. Popatrzył się na ciebie, rzuć sobie na opanowanie. Dobra. Ale tak jakby cię nie widzi. No spojrzał z powrotem w ogień i dalej delikatnie się buja. na opanowanie. Po prostu. Wymagający. Tak, na zero, no. Tak, na zero. Fedech chciał przerzucić. Spróbuję przerzucić. Dobrze? Mhm. Słuchaj, zerwałeś się na równe nogi. Po prostu całą siłą woli powstrzymujesz się, żeby nie wrzasnąć z przerażenia. I po prostu wybiegasz z pomieszczenia, mknąc do ostatniego, wiesz, do miejsca, gdzie jest światło, gdzie jest ciepło, gdzie jest ktoś, kogo znasz, czyli do Peregrinusa. Ale widząc tego zwierzaczka na ziemi, wahasz się i po prostu biegniesz dalej i po prostu suniesz prosto do kuchni. Mijasz jedne drzwi, nie wiesz, gdzie jest kuchnia, rozglądasz się lewo, prawo, ale widzisz te podwójne drzwi, czujesz ten zapach mięsiwa, który tam napływa z tego pomieszczenia. Wpadasz tam do... One były otwarte, więc wpadasz do środka i widzisz Fajeczkę, który powoli sączy drugi kieliszek wina. Naprzeciwko jest Młoteczek, który chyba wychylił już całą butelkę. Przed nimi po prostu te wszystkie dania, a ty przerażony wpadasz do środka. Żywy trup w sali z kominkiem, mówię dysząc. No mówiłem, żebyś zabił. Nie, ten żywy trup, taki... Brakuje słów. Ponieważ sam słyszał tylko określenie żywe trupy, tam ewentualnie mógł słyszeć jakieś inne, ale nie kojarzył ich z takimi istotami. Dodatkowo jest przerażony, więc po prostu tak powtarza, jąkając się, żywy trup! Chodź! Uciekajmy stąd! Usiądź na spokojnie, zjedz coś, majaczysz z głodu. Zimny, przerażony i zupełnie nieprzekonany, tak podchodzi, kieruje wzrok na Młoteczka, licząc na to, że on uwierzy w jego opowieść. Zimny trup tam w sali. Zimne trupy to tutaj tylko kiełbasa i wieprzowina, Henry. Zimny taki wyraźnie zirytowany, tak patrzy to na Fajeczkę, to na Młoteczka i wzdycha. Patrzysz na Fajeczkę i na Młoteczka zirytowany. Usiądź sobie, zjedz coś. A co może zrobić przez ten następny trup? Zimny wyraźnie nie jest w nastroju na to, żeby jeść. Patrzy na jedzenie, ale robi mu się niedobrze, kiedy sobie przypomni. Zróbmy tak, weź sobie coś, weźmiemy też dla Znajdy, dla Peregrinusa. I zobaczymy tego trupa. Zimny wciąż nie jest pewny, czy chce tam wracać. Chyba będę musiał wykonać kolejny test jakiś opanowania, żeby zdecydować, czy... Będzie dobrze, możesz mi zaufać. W kupie raźniej, w kupie siła, kupy nic nie rusza. Czy... To jest pytanie do mistrza gry. Kupy nic nie rusza! Młoteczek się zaśmiewa. Czy w jakiś sposób mnie to wszystko uspokoiło? To, że nie ma tej bestii przy mnie i to, że są towarzysze, którzy to... Mogę rzucić na charyzmę lub dowodzenie. Możesz rzucić na dowodzenie na plus 20, jeżeli ci się uda, to Grzesiu masz plus 30 do rzutu. Okej. 5 sukcesów. Ho, ho, ho. Plus 40 do rzutu, skoro 5 sukcesów. Dobra, udało się. Super. Dobra. Dobra, słuchaj, opanowałeś się. Chwytam jakąś kiełbasę, coś, co jest pod ręką. Wystarczy? Chodźcie. No, sosiku już chyba nie ma. A żałuj i wyśmienity był. Młoteczek, idziesz? Dasz radę iść? Ja bym nie dał? Kto ja da radę jak ja? No to idziemy. Okej, idziemy w tą stronę. Idziecie w tą stronę i słyszycie jakieś pobekiwanie. Słyszycie, że Peregrinus coś przyciszonym szeptem mówi do zwierzęcia leżącego na podłodze, ale gdy się zbliżacie, umilknął. Idziecie spokojnie dalej, a w tym czasie Znajda. Słuchaj, znajdujesz się w takim wąskim pomieszczeniu, bardziej korytarzu, około metra szerokości, cały wyłożony drewnem, a naprzeciwko z ciebie stoi mężczyzna, stary, ogorzały. Widać, że ma posturę takiego, no, parającego się walką, tak, który już po prostu się zestarzał, tak, jest mocno umieściony, mocno pobliźniony, widać, że po prostu odniósł wiele ran w walce i mierzy do ciebie z kuszy, prosto po prostu w twoją twarz, jest naciągnięta i waha się, tak, widzisz, że zastanawia się, czy powinien nacisnąć za spust, czy nie. Delikatnie pokazuje ci jedną ręką, żebyś był cicho i pokazuje ci Żebyś szedł dalej korytarzem. No to idę. Rozumiem, że przed nim, tak? Tak, idziesz przed nim, idziesz powoli dalej korytarzem. I okazuje się, że korytarz ten, z czego się bardzo szybko domyślasz, okala po prostu cały dom. Powoli, powoli idziecie naokoło piętra, po czym on wskazuje ci w lewo i widzisz wąskie schody idące w dół. Powoli zaczynasz nimi schodzić, a on schodzi za tobą. I widzisz swoich towarzyszy, którzy właśnie są w kuchni. O czymś gorączkowo rozmawiają. Przez co widzisz? Słuchaj, widzisz z lewej strony otwory w ścianie. Tych otworów jest dość sporo. Gdy patrzysz przez jedne z nich, słuchaj, przykładasz oczy, on przesuwa zapadkę i nagle widzisz to pomieszczenie. Po chwili on ją zasuwa. Jedna chwila, kiedy się zawaham. Zginiesz ty i oni. Co tu robicie? Uf. Zgubiliśmy drogę, wracając do swojej wioski po nocy. Trafiliśmy pod ten dworek i po prostu szukaliśmy schronienia. Na zewnątrz usłyszeliśmy coś do wróg. Nie wiedzieliśmy, co tam jest. Także... Czemu weszliście do nawiedzonej rezydencji? Nie słyszeliście o legendzie? Nigdy nie słyszałem o nawiedzonej rezydencji. Nawet nie wiem, nie wiemy, gdzie pobłądziliśmy w lesie, gdzie trafiliśmy. Na święte pięty Sigmara. Czemu pomogłeś temu zwierzęciu? Bo potrzebował pomocy. Nie wiesz, że Sigmar naucza, że zwierzę ludzie to bestia chaosu? Nigdy nie doświadczyłem od nich żadnej krzywdy. A widziałem, spotkałem też ludzi, których prędzej bym chciał nazwać bestiami chaosu na swojej drodze. Jednak nauczony jestem pomagać wszystkim potrzebującym i tak też czynię. Zobaczymy, co uczynią twoi towarzysze. Ruszaj. Idę dalej. Idziecie dalej, słuchaj, i widzisz, że tak idziecie dość kawałek. Chodzicie do miejsca, w którym widzisz przez dziurki w ścianie. On ci po prostu pokazuje, żebyś stricte patrzył przez te dziurki. Widzisz właśnie takie duże pomieszczenie z salą jadalną, kominkiem, bujakiem, tak? Ta cała sytuacja, którą tutaj opisywałem Grzesiowi. I ty jakby patrzysz z punktu widzenia na prawo od kominka. On staje obok ciebie. Patrzy obok ciebie i widzisz, że jest gotowy do przesunięcia jakiejś wajchy. Kuszę, tak niby trzyma w ciebie, ale widzisz, że jest gotowy do przesunięcia jej bardziej w prawo. Patrzę, widzisz, że w tym momencie do pomieszczenia wchodzi Zimny, Fajeczka, Młoteczek i Peregrinus. I słyszysz głos Henry'ego. Proszę? Tego jegomośca. A kim ty jesteś i co ty robisz, jak to nazwałeś, nawiedzonej rezydencji? Dlaczego skradasz się w ścianach? Ty zrobiłeś dobrze. Zobaczmy, co zrobią oni. I widzisz, że do pomieszczenia wchodzi Henry, który opowiada pozostałym o tym, co tutaj spotkał. Henry? Tak. Henry tłumaczy im. Na razie nie gryzie kiełbasy, którą zabrał z sobą, bo nie ma ochoty jeść. Taki zestresowany wyraźnie. Zawahał się jeszcze przed wejściem chwilę. Bardzo ostrożnie, weźcie broń. I trzymając rękę na buławie, a kiełbas tak bardziej pod pachą, żeby móc ją upuścić do razie czego i przejść do walki, naciska klamkę i popycha drzwi i wtedy wchodzi dopiero, taki przyczajony, na lekko ugiętych nogach, z oczami wbitymi w bujany fotel. I co tam widzi? Czyli wciąż jest ta istota? Widzisz, że ta istota dalej siedzi w bujaku. Ktoś wyraźnie dorzucił do ognia, bo ogień wznosi się wyżej. Widzisz dwa obrazy na ścianie. Jeden z nich wydaje się ciebie obserwować, ale jesteś już do tego przyzwyczajony, już po prostu nie zwracasz na to uwagi. To musi być jakaś paranoja. Widzisz stertę drewna, ty też, Fajeczka, zwracasz na to uwagę. Koło kominka leży po prostu sterta drewna, dość wyraźnie świeżo narąbana. I właśnie gdy wchodzicie do pomieszczenia, widzicie, jak z tego bujaka, na którym stał, powoli, po prostu takim kościanym ruchem, niczym jakiś taki bardzo schorowany starzec, podnosi się ta sylwetka z bujaka i idzie powoli w stronę ognia. Niczym po prostu w takiej wolnoklatkowej animacji zgina się. Podnosi kawałek, ciska w ten ogień, po czym cofa się do tyłu i twardo siada w bujaku, sięgając po fajkę. No i? Zimnek patrzy, wytrzeszczając oczy. Czy jesteś przyzwyczajony do takiego widoku, co? Znajdę, jak coś to, co ja opisuję, ty też to widzisz, tylko ty to widzisz po prostu od przodu, tak? Od tego kominka, bo ty jesteś, ty widzisz z tego obrazu wiszącego nad kominkiem. Czyli Znajdę zobaczył twarz tego? Tak. Możesz sobie rzucić, powinieneś sobie rzucić na opanowanie, ale myślę, że tutaj pod presją kuszy, która w ciebie mierzy, to tutaj raczej wiele więcej strachu zaznać nie możesz. A jeszcze pytanie, czy Peregrinus też tu jest? Bo on był cały czas z tym zwierzyczłekiem. Tak, Peregrinus został ze zwierzyczłekiem, oni są tylko... masz rację, tutaj mogłem się pomylić. Niziołki i zimne, dokładnie. Okej. Czy mogę sobie rzucić na intuicję, czy coś mi tutaj nie gra? Proszę cię bardzo. Na 0? Na plus 20, natomiast zastanawiam się, co ci nie gra. Ta postać, ogólnie jest związany z tą postacią, bo siedzi sobie ktoś, który jest szkielet powleczony skórą, tak? Czyli ktoś może być po prostu bardzo cholernie stary i bardzo wysuszony. Cimi sobie fajeczkę, podchodzi do ognia, więc tak naprawdę próbuje rozeznać sytuację, o co chodziło zimnego w stosunku do tej osoby. Jasne. Ja nie widziałem tej twarzy. Bardzo. Słuchaj, nie wiesz, o co chodziło zimnemu. Dla ciebie to jest po prostu bardzo stara osoba. Może jest głucha i dlatego cię nie słyszy. Nie widziałeś twarzy, tak jak mówisz. Dlaczego się zimny mógł bać po prostu starca siedzącego w bujaku i dorzucającego do ognia? Starca, który może jest głuchy? Nie masz pojęcia. Nie masz pojęcia. Starzec, który jest głuchy. Nie masz pojęcia, ale po prostu wizja jelenia, którego przyrządziłeś w kuchni, wydaje ci się bardziej kusząca niż wizja spoglądania na starca, który po prostu grzeje się przy kominku w jakimś salonie. Więc jaki masz z tym problem? Jak to jaki? O, chodź, zobacz prosto w jego oczy. Ty przodem? Zimny maszczy brwi, ale przechodzi tak łukiem, żeby zachować jakiś dystans od tego stworzenia i w momencie, kiedy już dotrze do tego miejsca, w którym widać puste oczodoły, to wtedy jakby skinął głową, jak doszedł do tego miejsca na towarzyszy, żeby podeszli. Słuchaj, ty już jesteś przyzwyczajony do tego widoku. Wiedziałeś, czego się spodziewać, tak cię to ruszyło, ale jednak trzymasz się, stoisz w miejscu i wy podchodzicie, Młoteczek z Fajeczką, i widzisz tą twarz, słuchaj, te czarne, wysuszone gałki oczne, to po prostu odpadające płaty skóry lecące z tej twarzy, tą taką wysuszoną twarz patrzącą w ogień. I rzuć sobie na opanowanie i rzuć sobie na Inteligencję? To było? Czekajcie, bo nie pamiętam nazwy statystyki. A czego potrzebujesz? Umiejętności? Próba skojarzenia faktów. To może być intuicja w sumie, albo intelekt. Intuicja chyba. Intuicja chyba, no. Na intuicję. Okej, czyli najpierw opanowanie. Na opanowanie, potem na intuicję, tak. Widzisz, że młoteczek po prostu zrywa się z wrzaskiem i wybiega z tego pomieszczenia. Ty też ledwo się opanowujesz. Opanowałeś się na tyle, że nie uciekasz z wrzaskiem, ale zastygasz w bezruchu po prostu w przerażeniu, widząc tą twarz. Rzuć sobie teraz na intuicję na plus 20. A przerzuć co? Dobra. Czy chcesz skorzystać z mrocznych podszeptów? Nie. Dobra. Słuchaj, no patrzysz na niego, nigdzie, po prostu tylko czujesz to przerażenie, które wzmaga w tobie, zastygłeś bez ruchu, po prostu takie nieme przerażenie na twojej twarzy i Henry, ty to widzisz. Młoteczek wybiega z wrzaskiem z sali i rzuca się gdzieś tam, ty to też widzisz, za ściany Znajda. Widzisz, że ten mężczyzna, który stoi obok ciebie, tak lekko kręci głową, ale z wielkim zainteresowaniem obserwuje Henry'ego i olał cię. Wziął kuszę, widzisz, że przyłożył do tego otworu do ściany i mierzy prosto w Henry'ego. Jedynego, który stoi, jest opanowany. A Henry w tym czasie widzi Fajeczkę, który zastygł po prostu w przerażeniu, w bezruchu. No chyba teraz mi uwierzyłeś. Mówię ci, wyjdźmy z tej posiadłości. Nie wiem, uciekajmy w las, nie, mniej więcej już może znajdę drogę. Zmierzmy wszystkich i opuśćmy to miejsce. Weźmy trochę jedzenia, znajdę i tak, idźmy stąd i po drodze zróbmy coś z tym zwierzoczłekiem. Ufasz temu jedzeniu? Ja to teraz już nikt nie uwierzy, co tutaj zobaczę. Chodźmy, po prostu stąd wyjdźmy. Jedzenie to prawdopodobnie jedyna rzecz, którego można zaufać tutaj. No nie wiem. Chodźmy z tego pomieszczenia. Na razie wydaje się spokojne, ale kto wie, co się stanie. Pośpiesznie wycofuję się tyłem, jeśli mogę. Również Zimny wychodzi tyłem i zamyka za sobą drzwi. Słuchaj, wychodzisz tyłem, zamykasz za sobą drzwi, zostajecie sami w pomieszczeniu ze zwierzoczłekiem i z Peregrinusem. W tym czasie Znajda, jesteś z tym gościem, on opuszcza powoli kuszę, odwraca się do ciebie. Tak to się zazwyczaj kończy. Otworzą drzwi, uciekną. I tyle ich widziałem. Czegoś się dziwić. Cóż to siedzi w tym. Dlatego tu jestem. Po co tutaj siedzę? Ale... Jak zobaczyłem, gdy pomagasz temu zwierzoczłekowi, od lat nie rozmawiałem z nikim. Stwierdziłem, że spróbuję porozmawiać z tobą. Więc co ty tu robisz? Pilnujesz, żeby nikt nie skrzywdził tego osobnika w fotelu? Dlaczego? Nazywam się Gerlach Winterbauer. Jestem inkwizytorem jego cesarskiej mości. Osobiście wyznaczony. Ale wiele lat temu przybyłem do tej posiadłości, bo chciałem spędzić trochę czasu sam. Spotkałem tu tego jegomościa i stwierdziłem, że nie spocznę, dopóki nie zdejmę ciążącej na nim klątwy. Od lat pracuję nad tą klątwą. To jest najlepszą możliwą obroną przed zwierzoludźmi, bandytami i kimkolwiek, kim jesteś sobie w stanie wyobrazić. Wszyscy się boją tego, co tutaj spotkają. Wszyscy się boją właściciela tego domu. Jego masz z wyrzuczykami. Hotelu? Tak. Ale ty przykułeś moją uwagę. Ty zaopiekowałeś się zwierzoczłekiem, wrogiem twojej rasy, jedynym, który przybył do tego domu. Stwierdziłem, że z tobą porozmawiam. Twoi towarzysze nie wyglądają na tak honorowych jak ty. Nawet za czasów mojej inkwizytorskiej posługi nie zabiłbym bezbronnego, który prosi mnie o pomoc. Więc chciałem ciebie zapytać, czy Luitpold miał już swoje 18 urodziny? I czy w Czarnej Twierdzy dalej są co roku obchody święta Sigmara z tymi wszystkimi pięknymi kobietami, które tańczą wokół ognia? Człowiek może się tylko rozmarzyć. Kiedy przyjechałeś do tego dworu? Zaraz po zakończeniu wojny, no. Stwierdziłem, że nie mogłem już patrzeć na to, jak wiele osób, których jedyną winą było to, że otworzyły zamek swoich rodziców, gdzie ci zamknęli je na szlabanie, żeby nie szli na święto przesilenia letniego, jakimś prostym zaklęciem, lądowało na stosie. Stwierdziłem, że to nie jest to, czego pragnie Sigmar. Że Sigmar da mi znak. Więc wyruszyłem w miejsce odludne i Sigmar dał mi znak. Sprowadził mnie do tej rezydencji, do jej właściciela i teraz próbuję zdjąć klątwę, która na nim ciąży. Ale ty jesteś pierwszą osobą, która przybyła tutaj w tym czasie, która okazała się czymś więcej niż... Okazała coś więcej niż tylko przerażenie, widząc właściciela tego domu. Pokazałeś miłosierdzie dla wroga swojego gatunku, więc... Ach, może po prostu już jestem stary, ale wydajesz się rozwiązaniem dla mojej zagadki. Więc mów, czemu tu przybyłeś? Sięgam... Czy Sigmar pchnął cię tutaj? Sięgam powoli, próbując go dotknąć. Tak widzisz, że on tak wyciągnął kuszę od razu, jak próbowałeś sięgnąć? Ale tak widzisz, że tak powoli zbliżasz dłoń, dotykasz go, no, ciało. No, może 60 lat ma facet? Może 65. Teraz imperatorem jest syn Luitpolda. Nie, no bez przesady, no to Luitpold tak szybko umarł, przecież ile minął? 15 lat? 16? Chłopcze. Nie ze mną te numery. Dobra, żartuj sobie, żartuj, ale skupmy się na faktach. Sigmar cię tu pchnął, prawda? Zgubiliśmy się w lesie, może nie był to tylko przypadek, że tu trafiłem. To na pewno robota Sigmara. Ale tak w końcu wybawił mnie z mojej udręki. Karl Franz rządzi już od ilu? Trzeba ustalić. Od wielu lat. Nie no, to stricte powinienem wiedzieć takie rzeczy, prawda? To jest... czekaj, sprawdzę w podręczniku, skoro to jest ważne. W 502 roku zaczął rządzić. 2502. To 10 lat? Który mamy rok? 12 chyba. No to jak mamy 12, rządzi już od 10 lat. Jego ojciec zginął 10 lat temu, a sama wojna? Zastanawiam się... Chłopcze, ja wiem, że zawsze podobało im się imię Karl. Ale przestań wciskać mi te klocki. Czy może jak wy to młodzież nazywacie bójdy? Farmazony. Liczą się fakty! Przysłał cię tu Sigmar! Pomożesz mi zdjąć tą klątwę! Jak mam ci pomóc? Mam tu gdzieś notatnik, czekaj. Zaraz ci opowiem całą historię, tylko muszę znaleźć mój notatnik. Jak widzi, że się obraca, zaczyna grzebać w plecaku. Wyciąga notatnik. Szlak by to trafił. Kilka stron wypadło. Czekaj, zaraz je znajdziemy. Pewnie gdzieś leżą w korytarzu. Chodź. Pewnie gdzieś tu leżą. Znalazłem. Wyciągam te 3 kartki, które znalazłem po różnych pokojach. Słuchaj. Znalazłem u góry. Słuchaj. Właściciel tego domu popełnił wielki grzech przeciwko Sigmarowi, tak? Wielki. Próbuje zdjąć z niego klątwę. Klątwę, którą sam na siebie rzucił. Co to ale nie przeczę. Co takiego zrobił? Słuchaj, przybyłem tu 15 lat temu. Ścigali mnie zwierzoludzie. Ścigali mnie bandyci w tym lesie. Znalazłem tą rezydencję, wydaje by się, cudem. Cudem Sigmara. Trafiłem na nią. Ale gdy wszedłem do domu, zobaczyłem jego, chodzącego po nim. Przestraszyłem się. Skryłem się w ogrodzie, ale zwierzoludzie i inni bali się przekroczyć nawet bramy tego miejsca. Obserwowałem go z dnia na dzień. Trwało to może pół roku. A on tylko chodził, rąbał drewno, dorzucał do ognia i naprawiał rzeczy, które się psuły. Sprzątał. Zajmował się obrazami, naprawiał klamki, oliwił zasuwy. Stwierdziłem, że Sigmar mi go zesłał. Czy ja mogłem liczyć na lepsze miejsce odosobnienia niż towarzysz, który się nie odzywa i dba o wszystkie przyziemne sprawy? Ale wiedziałem, że jest coś w tym więcej. Zacząłem gromadzić wiedzę o nim i... No, Sigmar go przeklął. Takie jest moje zdanie. Nie ma innego rozwiązania na tę sprawę. Nikt inny, tylko moc Sigmara mogła sprawić, że żyje on wiecznie. Dlatego też mam dla ciebie propozycję. Pomóż mi. Pomóż mi w walce z klątwą, która na nim ciąży. A ta rezydencja będzie twoja, bo ja jej nie potrzebuję, wiesz. A pewnie dla kogoś takiego jak ty, taka rezydencja mogłaby się przydać. Zdejmijmy tą klątwę i niech będzie twoja. Zamieszkasz w niej, będziesz miał dzieci, rodzinę, co tylko będziesz chciał. A ja będę miał w końcu spokój i zadośćuczynię mojej winy. Twoje winy? Słuchaj, jako inkwizytor... Musisz słuchać pewnych rzeczy, tak? To nie jest takie proste. Czasem skazujesz ludzi, którzy rzeczywiście zawinili i rzucili klątwy na innych. Czasem po prostu ludzi, którzy rzucili zaklęcie przypadkowo. Albo byli w złym miejscu o złej porze. Zrozumiałem to za późno. Zdarzało mi się smażyć niziołki w piecu. Zdarzyło mi się rozciągać ludzi końmi. Zdarzyło mi się powiesić 14-latka za to, że znał zaklęcie, mimo że pewnie nieświadomie jego użył. I teraz będę za to cierpiał. I Sigmar dał mi pokutę. Zdjęcie klątwy z tego mężczyzny. Pomóż mi w tym? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Bo ty musisz być tym wybranym. Ty, który pomogłeś zwierzoczłowiekowi, spaczonej istocie, ale istocie, która rzeczywiście nic nam jeszcze nie zrobiła. To pewnie znak Sigmara tutaj cię przygnał. Mogę spróbować ci pomóc, ale wciąż nie wiem, co ten człowiek uczynił. Co się o nim dowiedziałeś, poza tym, że opiekuje się tym domem? Już ci wszystko powiem, ale poczekajmy, aż twoi towarzysze stąd uciekną. Myślę, że to kwestia sekund. Czekajmy, bo chyba brakuje mi jeszcze jednej stronicy. Może i oni gdzieś coś znaleźli. No, wyglądają na tchórzy. Na takich, którzy idą za nurtem strumienia. Myślę, że mogą być pomocni. Może nam się przydać ich pomoc przy zdjęciu tej klątwy. Zresztą pewnie będą mnie szukać. Ha, właśnie tego jestem ciekaw. Ja myślę, że nie będą. Myślę, że cię tu zostawią. Jeden kompan więcej czy mniej. Miałem takich przyjaciół. Przyjaciół! Zobaczmy, co oni zrobią. Te korytarze pozwolą nam wszystko zaobserwować. Chodź, zobaczymy, co robią. Chyba udali się do kuchni. Słuchaj, idziecie powoli w stronę kuchni i obserwujecie przez ściany to, co się dzieje. A w tym czasie Zimny i Fajeczka wraz z Młoteczkiem. Możecie opisać, co robiliście. Co się stało po tym, jak zobaczyliście to wszystko. Dobra, więc wychodząc, zaczepiliśmy Peregrinusa. Peregrinus uciekł, więc pierwsze co... No to... Peregrinus był tam z tym zwierzoczłekiem. Nie, jedna osoba... Aha, to Młoteczek uciekł w takim razie. Mówili, że obaj zgadzali się z nami, ale chyba tylko Młoteczek patrzył na twarz. Pomyliłem się, Peregrinus został ze zwierzoczłekiem, Młoteczek wszedł z wami, on uciekł. Okej, czyli pierwsze co, no to podbiegam do Peregrinusa i mówię, no, tam w tamtym pokoju jest żywy trup, lepiej się stąd wynośmy. Musimy zebrać pozostałych i się stąd wynieść. Żywy trup? Co? No to wejdź tam i zobacz, jak nie wierzysz. Tak patrzy na ciebie, tak widzisz, że takim zamgliły się oczy. Wierzę, są takie rzeczy. Ale Znajda, no. Znajda poszedł na piętro i nie wrócił już od chwili. Aha, okej, dobra. No to i tak samo Młoteczek. Widziałeś może gdzie pobiegł? Do kuchni, w te pędy. Chyba się czegoś wystraszył. Musimy ich znaleźć. I krzyczę za nimi, Znajda, Młoteczek! To idź ich szukaj, bo... Dobra, ja Fajeczka, pewnie ciebie ciągnie do kuchni, co? Dobrze się czujesz już? Jak cię zwą? Bernard. Dobra, no to co Fajeczka? Musimy ich znaleźć. Trzeba znaleźć Znajdę, bo widzieliśmy, że Młoteczek po prostu uciekł. Znajdę nie widzieliśmy od dobrych chwil. Dobra, więc chodźmy w takim razie tam, gdzie pobiegł, czyli na górę. Tylko weź broń. Może być tutaj więcej takich stworzeń i mogą nas zaatakować. To mówiąc Zimny dobywa buławy. Dobra, daj mi chwilkę. Biegnę do zbrojowni, pokuszę. O, proszę. Dobra. Biegniesz do zbrojowni, przynosisz kuszę. I ciągnę za sobą też jeden ze zdobionych mieczy. Dobra. Podaję miecz. Trzymaj to. Ciągnę się po ziemi, więc może być wyszczerbiony. Widzisz taki mocny, dwuręczny miecz, bogato zdobiony z jakimiś herbami. Ciąży ci trochę w rękach. Nie jesteś do końca pewny, jak się tym posługiwać. Chyba wolę zostać przy mojej buławie. Czy kusza jest nabita, czy były do niej bełty? Były bełty. To chciałbym ją tylko naciągnąć i odkładam miecz, opierając go o barierkę tam przy schodach i mówię, nie, tak skorzystam z mojej buławy, nie jestem przyzwyczajony do takich ciężarów. Zanim się zamachnę, to pewnie już mnie posiekają na kawałki. Chodźmy. W międzyczasie w ścianie. Widzisz? Już rozkradają zbrojownię. Klasa. Z buławą idę na przodem, ostrożnie się rozglądając i zwracając szczególną uwagę na kwiatki. Dobra. Słuchajcie, słuchaj. Znajda! Dobra, skończ te żarty, wyłaź! Znajda! Czemu on pobiegł na górę? Pyta Zimny, wchodząc po schodach cały czas i rozglądając się. Mnie to wtedy nie było. Cholera. Widziałem, że pobiegł na górę wtedy, kiedy ja usłyszałem trzaski i odkryłem to stworzenie tam w pokoju. Może znalazł tam inne jakieś stworzenie. Ta rodzina, która mieszkała w tym domu, składała się z wielu członków. Może być ich więcej. Zimny wychodzi stąd z buławą, już jest na szczycie schodów, rozgląda się uważnie. I przy pierwszym pomieszczeniu z brzegu naciska klamkę, pcha drzwi i się chowa jakby za ścianą. Tak zagląda, tak kuka. Co tam jest w środku? Słuchaj, patrzysz, ale nikogo nie widzisz w środku. Tu nie ma, chodźmy dalej. Znajda! Dobra, Znajda, kończ te żarty. Jest już zrobione mięso i zaraz po prostu się wysuszy. Słuchajcie, i te poszukiwania trwają już dobre pół godziny 45 minut. I nie możecie dalej znaleźć Znajdę. Cholera jasna. I biorę kiełbasę, którą wtedy mi pół godziny temu podał Fajeczka i zagryzam, bo już jestem zbyt głodny, żeby stres mnie powstrzymał przed jedzeniem. Ja na razie odłożę kuszę, siądę na schodach i nabiję sobie Fajeczkę. Zastanówmy się na spokojnie. Co z Młoteczkiem? W ogóle gdzie on jest? W kuchni, pewnie w spiżarni. Musimy się naradzić i przeszukać jeszcze raz dom. Tym razem w towarzystwie Peregrinusa. I Młoteczka, jeśli też potrafi szukać. Ja sobie spokojnie siadam na schodach i nabijam fajkę tym ziołem z Wierzbicy. Dobra. Słuchaj, Znajda, ty w tym czasie widzisz tego mężczyznę koło ciebie i obserwujecie te wszystkie wydarzenia, te wszystkie poszukiwania. On mówi, chcą cię szukać dalej. Niespotykane. Większość do tej pory porzucała poszukiwania. Drugiego zabijałem i tak to się kończyło. Widzisz, powiedz może mi... jednak nie są tacy źli, jak to widzisz. Peregrinos mi pomagał też w opatrywaniu. A Zimny i Fajeczka, oni się po prostu boją. Nie dziwne, że w takiej sytuacji sięgnęli do zbrojowni, skoro widzieli broń. Tylko po to, żeby się bronić. Zresztą twoja kusza skąd pochodzi? Mogę wtrącić? Tak. Mhm, dobrze. Przypominając sobie, że do plecaka włożyłem tą kartkę, chciałbym zawołać Peregrinusa, żeby ją przeczytał. W ścianie. Słuchaj, Znajda, on patrzy na ciebie. Tak widzi, że przykłada kuszę do ściany. Ten notatnik, jak patrzy na niego, chowa go. Wyjdź tam. Przeczytaj, daj im te notatki, przeczytajcie je. Opowiedz im to, co wiesz. Będę was obserwował. Jak reakcja mi się spodoba, to wyjdę do was i porozmawiamy. I zdrajcami jego ostatnich 7 bandytów, które tutaj było, to was wystrzelam z tej kuszy, rozumiesz? Przepraszam. Przez wszystko, co wiem, masz na myśli też o tym, że siedzisz w ścianie? Możesz powiedzieć o mnie. Możesz powiedzieć, że mam was na muszce. Dobra, nie, to jest głupie, nie. Wyjdę z tobą. Zobaczę sami, jak zareagują. Ale Sigmar by pewnie wolał, żebym... sam dał wam zostawił tą decyzję, nie wiem. Zostań tutaj. Pozwól mi z nimi porozmawiać. Czy mogę wziąć twój notatnik? Dobra, inaczej. Sigmar cię wybrał. Weź notatnik. Zrób jak uważasz. Ja mam was na oku. Zobaczę, co zrobicie. Albo się wynoście, albo zostańcie i mi pomóżcie. 15 lat to za długo. Sami bandziorzy w okolicy, może tu moje nerwy już nie są na to. Ile on powiedział lat? 15. Dobra. To ja w takim razie... to może go tak, ja go zapytam. Czy możesz mi pokazać, jak stąd wyjść? Oczywiście. Chodź za mną. Światło Sigmara. Tak wyciąga pochodnie. Prowadzicie do jednego z miejsc i wychodzisz za jednym z kwiatków. Słuchaj, idziesz na dół po schodach i widzisz Fajeczkę, który siedzi na schodach i nabił fajkę, i Henry'ego, który mówi do niego na temat wznowienia poszukiwań. Musimy się dowiedzieć, gdzie jest Młoteczek. powiedzieć mu, że jak coś, to ten stwór wcale nas nie ściga. Uspokoić go jakoś, podejść do Peregrinusa i się jakoś rozdzielić. Każdy weźmie jakiś skrawek domu. Nie wiem, na przykład kurde piętro. Możemy dokładnie przepatrzeć okolice tych kwiatów. Możemy... Tak kontynuuje Zimny, mówi cały czas, bo jest prawdopodobnie zwrócony tyłem. Jeśli chyba, że Zoba zauważy. Zgadza się. Zgadza się. Widzicie na schodach. Podchodzę od tyłu. Bu! Jasna cholera! Zimny odskakuje z buławą i się zamierza, żeby... Odnoszę notatnik do góry. Musimy przejrzeć... Zimny, notatki. Czy ty uważasz, że... nie zimne. Ach, Znajda, czy ty uważasz, że to jest zabawa? Chowasz się tutaj już od pół godziny. Mi chyba kusza wystrzeliła. Tak, to moja kusza w ogóle tak wystrzeliła, słuchaj, i tak bełt został w suficie, tak drży tam, no nie? No, szkoda, że nie w którymś obrazie, w którym mu się oczy ruszają. Musimy zrozumieć, co tu się dzieje. Słyszałeś w ogóle, jak wołaliśmy? A propos, gdzie ty w ogóle byłeś? Poczekajcie, po kolei. Wszystko wam opowiem. To może powiedzmy, chociaż coś zjesz. Może chodźmy... Jeszcze młoteczka musimy znaleźć. Może coś zjemy, pomyślimy na spokojnie. Dobra, ale już schodząc po schodach Zimny mówi. Gdzie ty się podziewałeś przez te pół godziny? Nie słyszałeś, jak cię wołamy? Tak jak mówiłem, wszystko wam za chwilę wytłumaczę. Zimny kiwa głową i ostrożnie schodzi, wyraźnie z lękiem cały czas patrząc na te drzwi, koło których przechodzi, za którymi prawdopodobnie się czai. Peregrinus gdzie jest? Peregrinus widzisz, że tak właśnie położył Bernarda na plecaku, przykrył go jakimś kocem, tak podnosi się. Przeżyje. Już mu lepiej. Ja... Chyba go kiedyś spotkałem. Tak czy siak, chodź. Zjedzmy coś, zasłyszeliśmy na chwilę odpoczynku. Zresztą musisz nam pomóc, bo chyba tylko ty z nas potrafisz czytać. Jasne, nie ma problemu. Jak go tylko kiedyś spotkałeś? Też mnie to interesuje. Tego zwierzęcia? Tak, jego. Wydaje mi się, że podróżując naokoło wioski. Ach, może mi się tylko wydawało, ale... Dobra, słuchaj, za chwilę nam opowiesz, jak będziemy się stąd już wynosili. Na razie znajdźmy młoteczka. Tak, jasne, to jest ważniejsze, nie wiem, przepraszam, jakoś kompletnie się rozkojarzyłem. Chodźmy do kuchni, siądźmy na chwilę. Fajeczka, przygotowałaś też do jedzenia, mówiłeś. Wszystkim nam przyda się coś zjeść i pomyślmy, co dalej. Z niejedzących chyba jesteś teraz jedyny. No, nie wiem, czy Peregrinus miał okazję coś, ale tak, pewnie był z tą w kuchni. Idziecie w kierunku kuchni i ty, Znajda, masz cały czas wrażenie bycia na celowniku. Dokładnie. Dochodzi do kuchni i widzicie młoteczka. Wystaje tylko jego tyłek po prostu z pomiędzy koszy z jedzeniem, które leżą pod blatem. Ja łapię ze stołu jakieś mięsiwo też do zjedzenia. Podaję Peregrinusowi notatnik razem z tymi kartkami, które znalazłem. Czy mógłbyś nam przeczytać, co się kryje w tych notatkach? O, jasne, daj mi chwilę, znajdę najważniejsze fragmenty. I tak widzisz, że zaczyna kartkować. Ty w tym czasie spokojnie sobie jesz, tak samo reszta bierze się za jedzenie. Oprócz Henry'ego. Henry jest jakiś spięty. Tak widać, że nie czuje się zbyt pewnie. Spogląda po okolicy i czuje, że jest obserwowany. Nie, wydaje mi się, że to... Kurde, może to tylko wrażenie? Ten obraz? Nie, to na pewno nie ten obraz. Przecież już tyle razy te obrazy, to była zwykła bójda. Nie, to na pewno jest ten obraz. Szlak, może zwariowałem. Myśli sobie Henry. A w tym czasie Peregrinus w końcu dokopał się do notatek i zaczyna czytać. Jestem chory. Kolejny raz krew zbryzgała całą misę. Nie mówiłem nic Irwinie. I tak ma dużo zmartwień na głowie. No i jest taka szczęśliwa. Sprowadziłem do sąsiedniej wioski medyka. Może on mi coś doradzi. Pieprzyj tych wszystkich medyków. Guślarzy, zielarzy i tych innych szarlatanów. Nikt nie potrafi im pomóc. Jak człowiek sobie sam nie pomoże, to nikt mu nie pomoże. Nikt mu nie pomoże. Irma chyba zaczyna coś podejrzewać. Wydaje mi się, że pokryją mu płacze szlocha. Widok Hanny i Elmara bawiących się na polu przynosi mi trochę ulgę. Przyprawia o lepszy humor. Kupiłem w mieście Hannie lalkę, Almerowi konika. Nie mogę się doczekać ich radości, gdy jutro z Irmą damy im to po kolacji. Jak zawsze muszę jeszcze iść narąbać drewna, żeby było czym napalić w kominku, gdy z Irmą siądziemy wieczorem. Ja w swoim bujaku, a ona rozłoży się na kanapie. Chyba znalazłem sposób. Kolekcja ksiąg mojego dziada w końcu się na coś przydała. Rytuał oznaczony jest jako bezpieczny i nie wydaje się trudny. Wykradłem dzieciom zabawki. To był duży cios dla mojego serca. Ale na chwilę konik i lalka to nic wielkiego. A zniknięcia jednej ze szczotek Irma nawet nie zauważyła. Dziś wieczorem spróbuję. Krwi w misie jest coraz więcej. Coraz bardziej też chudne. Nie ma już na nic czasu. Myślę, że szloch Irmy jest coraz głębszy. Mam nadzieję, że to z innego powodu. Nic nie poszło tak, jak próbowałem. Owszem, wyzdrowiałem. Ale gdy wypadłem z gabinetu, aby podzielić się z bliskimi tymi informacjami, nikogo już nie było. Zostały tylko kości. Kości i proch. Służba uciekła. Dbam o dom jak mogę. Pochowałem ich. Są tylko kilkoma nagrobkami pomiędzy drzewami. Nie muszę już jeść. Nie czuję głodu. Nie muszę spać. Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Próbowałem się zabić, ale nie potrafię. Moja wola jest za słaba. Próbowałem też stąd wyjechać, ale gdy za bardzo się oddalę, tracę siły. Czy ja jestem przeklęty? To wszystkie notatki. Mój Peregrinus. Może to tego ściotrup, którego spotkaliśmy w tamtym salonie. Na wszystko na to wskazuje. Od lat wydaje się chodzić po tych korytarzach i dbać po prostu o ten dom. Sprzątać, oliwić, rąbać drewno. Po co mu to? Stracił generalnie wszystko, co mógł stracić. Wyciągam konika i kładę na stół. Co więcej, jest więźnie. Drewniany konik. Jeden z tych, który zrobił Peregrinus? Tak się przegląda mu Zimny. Był w jednym z pomieszczeń. O! Zimny unosi brwi. Lalkę też widziałem u góry w tym pierwszym pokoju z 2 łóżkami. To pewnie zabawki tych z jego dzieci. Szczotka? Szczotki zapewne w pokoju po drugiej stronie. Były różne. I księga, która opisywała jakiś rytuał jego dziada. Biblioteka wyglądała na pełną, więc pewnie ją tam byśmy mogli znaleźć. Ale ksiąg, tam widziałem sporo tych ksiąg. Dobrze, okej, ale nie wiadomo, o jaki rytuał chodzi. Nie chcecie chyba odprawić tego rytuału i sami się stać nieśmiertelni w taki sposób jak on, prawda? A jeśli chcecie, to ja wolę być daleko. Myślę, że Znajda ma na myśli coś innego. Raczej myślę o tym, co możemy zrobić, żeby mu pomóc, żeby zakończyć jego cierpienie. Odczynić tą klątwę, a nie rzucać ją na siebie. Z tego, co przeczytałeś, wynika, że, mówię tam dla Peregrinusa, że jeśli się stąd oddali, to traci siły. Nie chcę się do niego zbliżać, ale może odczynić klątwę mogłoby wyniesienie go z tej posiadłości. Pozwoliłem sobie rzucić na intuicję, bo chciałbym się dowiedzieć, czy wydaje mi się, że Znajda coś ukrywa, nie mówi do końca wszystkiego. Jasne, już sprawdzam na wynik rzutu. Tak, wydaje ci się, że Znajda coś ukrywa, jest dziwnie poddenerwowany i jednocześnie czasami widzisz, jak zerka na ścianę. Coś się dzieje? Mówi do ciebie szeptem, Fajeczka. Donośnym szeptem raczej. Myślę, jak pomóc temu osobnikowi. Może wydaje mi się, że wiem. Myślę, że wydaje mi się, że wiem, czym jest ta istota i wydaje mi się, że wiem, jak zakończyć tę klątwę. Jeśli mamy przedmioty bliskich, potrzebne nam jest kilka świec i mógłbym spróbować odczynić tą klątwę. O, świecę. Wyciągam sobie świecę. Ty z tym buławą nie ruszaj się. Ty tam z tą kuszą też nie. Kuszę zostawiłem raczej koło schodów. Nie brałem jej ze sobą. Czyli tak odwraca głowę, ale tylko głowę. Widzicie takiego starszego jegomościa, który wychodzi, wydaje się ze ściany. Kim ty jesteś? Sługą Sigmara. Tyle ci wystarczy. Możesz to odczynić? Tak mi się wydaje. Tak czy siak, to jest powód, dla którego nie mogliście mnie znaleźć. Kiedy ty pobiegłeś do sali z kominkiem, ja trafiłem na niego i kazał mi się schować razem z nim. Przez te obrazy tutaj, tak jak ci się wydawało, że ktoś nas obserwował, to był on. Potem to byliśmy my, ale trzymał mnie na muszce i nie pozwalał się odezwać. Wypuścił mnie dopiero, kiedy uzmysłowił sobie, że nie chcecie się poddać w poszukiwaniach i nie chcecie stąd wyjść. On wierzy, że mogę mu pomóc właśnie z odczynieniem tej klątwy, z zdjęciem jej z tego jegomościa. On nazywa się Eric. Mówisz o tym gościu w sali komikowej, tak? Tak. Wiesz, która to księga? Ale zanim zaczniemy, kim wy w ogóle jesteście? W sumie też możemy to zapytać. Jesteśmy wędrowcami, którzy sobie przechodzili przez las. Usłyszeli krzyki zwierzoludzi i schronili się w tej posiadłości. Nigdy o niej nie słyszeliśmy. Po co w ogóle wyruszyliście do tego lasu? Szliśmy przez las z powrotem do naszej wioski. Wracaliśmy, bo potrzebowaliśmy jakichś składników na rytuał, które właśnie Znajda może wytłumaczyć, który potrzebował jego mistrz. Inkwizytorze, nie uwierzyłeś, kiedy próbowałem ci o tym powiedzieć. Może, jak wiesz, obserwowałeś nas zapewne cały czas, jak tu rozmawiałem i nie wspominałem o tym, o co mnie pytałeś. Zapytaj moich kompanów o jaśnie nam panującego, może wtedy uwierzysz. To za chwilę. Po co wyruszyliście w głąb czarnej dziczy? Czy kojarzy nazwę Czarna Dzicz? Nie. Nie słyszałem o żadnej Czarnej Dziczy. Las jak las. Szliśmy przez las i trafiliśmy tutaj. No ten las, to Czarna Dzicz. Widzisz, że tak wyraźnie się zirytował. Pierwszy raz słyszę, że ktoś używa tej nazwy na ten las. Ten las nazywa się Lasem Cieni, z tego co mi wiadomo. Po co wyruszyliście do tego, jak wiecie, Lasu Cieni? Mieszkamy w Wünschfen, wiosce, niedaleko Czarnej Twierdzy. Dobrze mówię, tak? To tak, tak, Wünschfen, no to, tak, to wiadomo, no znam Wünschfen, znam Wünschfen. Tak, Czarnej Twierdzy są... Dobra twierdza, chroni okoliczne ziemię. Chroni? Wyruszyliśmy... Chyba coś przegapiłeś. Poczekaj. Wyruszyliśmy do Wierzbicy po... i wracając stamtąd zgubiliśmy drogę w lesie. Trafiliśmy do tej posiadłości. Wierzbica, Wierzbica... A, mówicie o tej wsi, którą... Ale ona jest spalona przecież. 15 lat temu ku czci Sigmara spalono wszystkie wierzby i wszystkich mieszkańców. O proszę, no to w takim razie sporo się zmieniło. Powiedz mi, który my mamy rok? Tak mówię do niego. Jak to który, no? O czym wy mówicie? 1472. A, wszystko jasne. Trochę się tutaj zasiedziałeś. Zasiedziałem. Lepiej mi powiedzcie, po co tutaj się w ogóle zjawiliście, tak? Tak jak mówię, zbłądziliśmy, trafiliśmy tutaj, żeby się schronić. Zobaczyliśmy, jest sobie posiadłość. No to wejdziemy. Bezpieczniejsze miejsce niż jakiekolwiek inne, zwłaszcza że słyszeliśmy odgłosy rogów i pogoni jakiejś. Tak jak sam powiedziałeś, trafiłeś tu przed przypadek, uciekając przed zwierzę-ludźmi. Czy kimś, kto cię tam gonił? Widząc posiadłość, musieliśmy przystać przed burzą. Trafiliśmy tu zupełnie przez przypadek. Czy paliłeś światło w oknie? Tak, modliłem się w twojej kaplicy. Widziałem, że ktoś się zbliża, więc zabarykadowałem ją od wewnątrz. Czyli to pomieszczenie, do którego nie mogliśmy wejść, jest kaplicą Sigmara. Dobrze, czy to wyjaśnienie ci wystarczy? Czy to wyjaśnienie ci wystarczy, dlaczego przybyliśmy tutaj? Bo dla mnie to jest oczywiste. Nie jestem pewien, dlaczego trójka, czwórka, piątka, jak rozumiem, bo jeszcze ten niziołek, który się chowa pod stołem, wędrowców weszłaby do tego lasu. Dlaczego? Po co? Dlaczego ktoś miałby mieć powód, żeby tutaj wędrować? To nawet wierzbica jest spalona. Są tu sami zwierzę, ludzie i bandyci. Co mogliście tutaj zawędrować? To mnie interesuje. Dlaczego? Po co? Żyjemy w tych wioskach od dawien dawna i jakoś lasy... W wioskach? Jeszcze... Jakich wioskach? No to jest tylko... Wężfen, nic więcej tu nie ma i Czarna Twierdza. Chyba się nie dogadamy. Czarnej Twierdzy już nie ma. Przekapiłeś bardzo dużo. Wierzbica została... Wojna ze zwierzoludziami się źle potoczyła? Nie. Dużo gorzej. Czy państwa kraje północy najechały i to? Nie próbuj zgadywać. To do końca nie wiadomo, co się wydarzyło, ale chodzi tutaj o jakąś klątwę. Myślę, że znasz się na klątwach. Masz jakieś doświadczenia. Z tego, co mówisz. Tak, mam doświadczenie, ale kto chciałby przeciwko panu Czarnej Twierdzy wystąpić? Otóż taki on sam, on sam we własnej osobie wystąpił przeciwko samemu sobie. To długa historia, której nie wiem, czy chcę ci całą streszczać. Tak czy siak, jeśli nam nie wierzysz, to nie wiem, po co nas dopytujesz. Nie, wierzę wam. Tylko po prostu klątwę... nie rozumiem, po co byście tutaj mieli przyjść. Po prostu tego nie jestem w stanie pojąć, ale skoro tu przyszliście... A po co ty tu przyszedłeś? Brzmiecie wiarygodnie. Odosobnienia. Szukam miejsca, gdzie Sigmar pokaże mi moją drogę. Sigmar, no i gdy trafiłem na to miejsce, trafiłem na tego mężczyznę, stwierdziłem, że to znak od Sigmara. Szczególnie, że byłem chory. Dość mocno chory. Słuchajcie, no zatrułem się liściem berberozy. Zmogła mnie gorączka, leżałem w łóżku, ledwo co kojarzyłem. Zrugałem się tutaj, spałem początkowo na zewnątrz. Zdziwicie się. Ale mieszkaniec tego miejsca bardzo pożyteczny. Nie dość, że naprawia to, co tu się dzieje, naprawia ten dom. To gdy ja leżałem i obserwowałem jego, a potem zmogła mnie choroba. Nie byłem już w stanie go obserwować. Podał mi wyciąg, który mnie ocalił, który sprawił, że wyzdrowiałem. Wyciąg z różowego krokusa. I dlatego stwierdziłem, że Sigmar ocalił me życie i dał mi znak, że ja muszę ocalić tego jegomościa od klątwy. Erika. Ale wierzę wam. Po 15 latach Sigmar musiał mi zasłać znak, a wy jesteście jedynymi, którzy tutaj przybyli. Których mogę uznać za znak. I chcę uznać za znak. Tak spogląda w dół takimi przybitymi oczami, jakby gasła w nim nadzieja. Podsuwam mu jedzonko. Na czym polega twoja klątwa, o której mówisz? Nie, ja nie mam klątwy. Ja po prostu chcę odblokować swoje winy. A dlaczego twierdzisz, że ten dlaczego jesteś tak dziwnie ubrani? Nie zajmujmy się takimi szczegółami. Ja wiem, jak mogę odczynić tą klątwę na tym szkielecie, tak? A czy mam, czy mogę rzucić, czy wiem, co mogło spotkać tego inkwizytora? Proszę cię bardzo, to będzie wiedza magia lub wiedza ludowa. No to wiedza ludowa. Ja w tym czasie chciałem go zapytać jeszcze, a dlaczego uważasz, że ten człowiek chce przestać istnieć, tak zostać wyzwolony od tej klątwy? Jego pamiętnik. Właśnie nie wydaje mi się. On żyje w wiecznej nicości. Nie ma żadnego celu. Nie ma nic, co by go czekało w życiu lub nieżyciu. Owszem. On żyje i utrzymuje tą posiadłość. Więc pewnie nic już nie czuje. Rytuał, który odprawił, musiał być rytuałem chaosu. Musiał być splugawionym rytuałem, który trzeba odczynić. Że jego dusza, jego duch i duch jego bliskich nie mogą znieść tego, co się z nimi dzieje. Nie mogą odejść w pokoju do Sigmara. Zimny się ugryzł w język, kiedy chciał poprawić tego inkwizytora. Ugryzł się w język, bo wie, że to jest człowiek nieobliczalny i lepiej go nie poprawiać. W kwestiach szczególnie oczywistych, teologicznych. Znajda, czy chcesz poprawić za punkt spaczenia? Już raz to chyba robiłem. Tak, żeby uratować Niziołka. Myślę, że może zaryzykuję. Kurwa, to jest przeznaczenie. No. Zawsze jeszcze jest punkt bohatera, jeżeli chcesz. Nie, no trudno. Myślę... Słuchaj, wydaje ci się, że ten rytuał, który znasz, zadziała idealnie w tej sytuacji, tak? Czyli nie będzie miał żadnych konsekwencji. Po prostu wystarczy odprawić ten rytuał. Ten duch znajdzie spokój i wszystko zakończy się tak zwanym happy endem. Co się z tym światłem stało? Tak, mężczyzn brwi zimne, kiedy patrzy na płomienie pochodni porozwieszanych tutaj w kuchni, które na chwilę przyćmiło. Słyszycie jakiś zgrzyt na zewnątrz? Coś runęło na ziemię. Tak widzisz, że tak zdezorientowany misjonarz się ten gość się rozgląda. Wystarczy o mnie. Opowiedzcie mi po prostu, co tu się stało. Dawno nie rozmawiałem z nikim. Ja wiem. Może jestem zbyt agresywny. To mi zostało z walk na północy. Przyjmij do wiadomości najpierw, że jest wiele lat po tym, jak tu przyszedłeś. I że wiele się przez ten czas wydarzyło. I wiele się zmieniło. Przyjmuję. Albo was opętało, albo mnie. Albo ja jestem chory psychicznie, albo wy. Minęło wiele lat, albo nie minęło. Opowiedzcie po prostu, co robiliście. Dawno nikt mi nie opowiadał o tym, co robił. Dawno nikt mi nie opowiadał o swoim życiu. Więc może zacznę od tego. Ja jestem miejscowym świadowcą i przewodnikiem. Prowadziłem Znajdę do wioski Wierzbica po to, żeby był w stanie pod nieobecność swojego mistrza zdobyć składniki na rytuał, który podobno był jakiś ważny. Albo dojść na rytuał i zdobyć jakiś składnik, tak zwaną czerwoną posokę. Zwierzaliśmy... Czerwona posoka? Nieważne. O, widzę, że cię to śmieszy. Może coś nam powiesz więcej o czerwonej posoce. Stąd słyszeliśmy różne rzeczy. Tak, Wierzbica istnieje... No, czerwona posoka, no to jest ten narkotyk, no nie? O proszę. Z miejscowych wierzb. Wycięliśmy je wszystkie. Był niebezpieczny i uzależniał. Z wszystkich wierzb? Wycięliśmy wszystkie. Bo co? Nie dość, że uzależnia. Zatem jest przydatny, no. Zatrzymuje nieumarłych. Wzmacnia organizm. Co znaczy zatrzymuje nieumarłych? Ale jak zażyje... No spotkaliście z nieumarłymi, chłopcze, prawda? Ci, którzy uciekli od Mora. O, po raz pierwszy wspomniałeś Mora. No tak, no. Miałem wrażenie, że przed chwilą spotkałem się z nieumarłymi. Tak zerkam. Wzmacnia ciało i ducha. Nie pozwala przejść odrzuconym przez Mora. Wydłuża życie. I silnie uzależnia. Bardzo silnie. Osoba jest w stanie zabić, żeby dostać kolejną dawkę. Jestem skłonny ci uwierzyć, bez zastrzeżeń. W każdym razie, nie wiedząc, co to jest czerwona posoka, ruszyliśmy po to coś do wioski Wierzbica, która ma się dobrze, stoi i posiada jedno wielkie drzewo po środku. Ta naszego przyjaciela. A to z guślarzem. Guślarz jest chory. Ty nie wiesz, że zielarz jest guślarzem. Nie, ja wiem. Pomijając to, możesz wtrącić coś, Znajda? Co masz tam? Jak co z guślarzem? No, z tym zielarzem, o którym mówili. Na co jest chory? Zielarz na coś chory? No powinien się chyba sam wyleczyć, nie? Coś go bardzo szybko zwaliło z nóg. Teraz tylko leży, majaczy i ciężko cokolwiek z niego wydobyć. Leży, majaczy, nic nie chce jeść. Mhm. Coraz gorzej. Wydaje się, że umrze. No, tak to wygląda. No to widzisz, to musiał cię Sigmar sprowadzić. Bo to są liście berberozy. Dokładnie to, co mnie tu zatruło. Proszę. Więc jednak jest jakaś korzyść z tego, że tutaj dotarliśmy. Czy znasz jakieś lekarstwo? Na... Mówił. Jasne, ten krokus różowy. Tak, no krokusy, wiosenne kwiaty występujące w górach, tak? Różowe krokusy. Jesteście 2 miesiące po czasie. No ale to cóż. Guślarzy pewnie macie na pęczki. Zdziwiłbyś się. Czy da się jakoś zdobyć w inny sposób ten kwiat? Musielibyście znaleźć kogoś, kto ma z niego sok. A właściwie jak to się stało, że się zatrułeś tą rośliną? Wiesz co? Są dwa rozwiązania. Nie jestem pewien, które jest prawdziwe. Po pierwsze, zażywałem je na potężne migreny, które miałem. Miałem bardzo spore migreny i berberoza pomaga je tłumić. Generalnie troszkę cierpnie i wtedy nie czujesz tak tego bólu głowy. Człowiek czuje się trochę lepiej. Pomaga też na reumatyzm, na różne choroby mięśni, kości i tak dalej. No druga sprawa jest taka, że ktoś mógł mnie otruć, ale... Mam nadzieję, że nie. Któż by chciał otruć inkwizytora? Dokładnie. Gdzie rosną te liście? Najgorsze jest to, że to trwa 2-3 tygodnie, zanim to się, choroba się rozwinie. Berberoza? Berberoza rośnie zazwyczaj koło brzus. Koło korzeni brzus. Nie za wiele się tego palić, prawda? Nie, nie, raczej się tego nie pali, bo ponieważ po paleniu można, no, umrzeć, no. To będę jak więcej opowiadał. Poważna choroba. W każdym razie, jak koło brzusz zaczęli rosną koźlarze, prawda? Z korzeni wychodzą takie zielone przyrostki. Te przyrostki, jeżeli się zetnie i ususzy, to dostaje się berberozę. Jeżeli te przyrostki po wysuszeniu odpowiednio ugnieciesz, nazywa się to liściami, ponieważ tworzą one takie ciekawe kształty. To co? Na górę skonsultować jeszcze z biblioteką rytuał? Jaki rytuał? No ten, żeby pomóc temu Elricowi. Ach, wspomniałeś o tym. Nie wierzę, żebym mógł mieć takie szczęście. Jesteś pewien, że znasz rytuał, no to? Kto, tak mi się wydaje. Znajdę. Że wiem, jak zdjąć tą klątwę. W końcu mój duch będzie oczyszczony. Sigmar dał mi znak. Wystarczyło czekać 15 lat. Mówili, że cierpliwość w oczach Sigmara to nic, ale jednak cierpliwość jest najważniejsza. Chodź, chłopcze. Zróbmy ten rytuał. Oczyśmy mu duszę. Miejmy to za sobą, naprawdę. Zimny jest już wyraźnie. Ma już dość i chętnie by poszedł z powrotem, ale to. A gdzie znaleźliście lalkę? Jeśli będzie potrzebna, czy nie będzie potrzebna? Tak, są, tak, trzeba. W szafeczce przy łóżku. I od kogo jeszcze potrzebujesz? Bo mamy w takim razie konika, laleczkę, od żony też? I jakąś szczotkę do włosów z pokoju po przeciwnej stronie. I świece też tutaj są. Mhm. To czy moglibyście przynieść tą lalkę i jakąś szczotkę? Słuchajcie, a ja idziecie, idziecie po tą lalkę, po tą szczotkę. W tym czasie Znajda przygotowuje rytuał. Przygotujcie wszystkie te rzeczy. Rozpalane są świece. I Znajda podpala i lalkę, i szczotkę, i konika. I mówi... Wulgar Veran teraz. I w tym momencie widzicie, jak po prostu wszystko rozpala się dla was takim zielonym ogniem. Po prostu mruga wam przed oczami i padacie na podłogę, wszyscy za wyjątkiem Znajdy. Znajda, ty widzisz, jak cała ta posiadłość rozpala się ogniem. A stojący przed tobą mężczyzna, inkwizytor, zamienia się w sekundę w pył. Zaczyna się starzeć po prostu coraz szybciej i szybciej. Doły pod oczami zaczynają się zwiększać i skóra odpada i zostaje po prostu sam szkielet, który w proch się obraca i spada na podłogę. Rezydencja starzeje się. Kurz rośnie. Rozglądasz się i widzisz, jak po prostu rzeczy zaczynają rdzewieć, karnisze opadają, drewno gnije, schody zaczynają się robić przegniłe. Wszystko się starzeje. Mija na rezydencji 150 lat. Budzicie się. Wiecie, że jesteście w budynku bez dachu. Kilka ścian stoi na świeżym powietrzu. Budnie na któregoś z kolejnych dni. Słońce świeci, jest ciepła pogoda. Przygrzewa. Przed wami leży zwierzoludź. Bernard. Którego żebra są zagojone. Podnosi się z ziemi. Patrzy na was leżących na ziemi. Lekko się kłania. I w podskokach ucieka w las. Wy powoli się podnosicie i widzicie, że jesteście w środku czegoś, co kiedyś mogło być budynkiem. Co tu się stało? Zimny się rozgląda. Tak działa ten rytuał? Patrzycie na niebo i Znajda, ty ze swojej wiedzy i guślarstwa rozpoznajesz, że minęło około 2 tygodni. Musicie się sprężyć. Chyba trochę za mocno to działo. Wysypuje wszystko, co było w Semka. Wysypuje wszystko. Nie wiem dokładnie, jak działała ta klątwa, ale wydaje mi się, że czas wewnątrz tej rezydencji płynął zupełnie inaczej niż poza nią. Bardzo możliwe. Czyli podejrzewam, że... 15 lat, które spędził tam inkwizytor, a dla całej reszty świata minęło 100 albo więcej lat. My spędziliśmy tam 1 wieczór, a coś mi się wydaje, że tutaj minęło parę tygodni. Zdjęcie klątwy musiało odwrócić ten efekt i w mgnieniu oka minęły te setki lat brakujące dla tego budynku. Stąd teraz, jak widać, jest rozsypane w pył. Bajarz zapatruje się w ogień i kończy opowiadać to, co powiedział Znajda. W karczmie panuje cisza. Wszyscy zastanawiają się, czy bohaterowie tej opowieści postąpili słusznie. Czy słusznie zakończyli życie pana tego domu i misjonarza, który próbował go ocalić? Czy rzeczywiście dusza misjonarza trafiła do Sigmara? Na zewnątrz zaczynają dzwonić dzwony. 12 w nocy, a dzwony Sigmara dzwonią z wszystkich sił. Zapada cisza, a drzwi do karczmy otwierają się z łoskotem. Ktoś je wkopał do zewnątrz. I tutaj sobie kończymy. Dziękujemy za uwagę.